Dobry wieczór Państwu, zapraszamy na żużlowe emocje. Rozpoczynamy taki prawdziwy żużlowy mundial, a więc drużynowy Puchar Świata. Dziś jeździmy w Danii w Wojens z udziałem naszej reprezentacji narodowej. Witam bardzo serdecznie naszych gości. Sebastian Ułamek, włókniarz Częstochowa. Witam Sebastian. Dobry wieczór Państwu. Stefan Machel, gitarzysta Tesa. Witam Stefan. Panowie, tak się rzadko zdarza, żebyście mieli w trakcie lipca wolny weekend, prawda? Cieszymy się bardzo, że dotarliście przed wakacjami, po wakacjach. Jak to u Was wygląda? Czy tak, u mnie można powiedzieć w trakcie sezonu, ale właśnie przez to, że mamy Puchar Świata i jednak jednocześnie tam troszeczkę problemów ze zdrowiem, kontuzje, troszeczkę forma w ostatnim okresie nie była na tyle dobra, żeby się znaleźć w reprezentacji, ale trzymam kciuki za kolegów i myślę, że razem z nimi, trzymając kciuki, myślami, będziemy ich prowadzić, wspierać do finału i do medali. Też, Stefan, trudno znaleźć wolny termin, prawda, muzykowi TSA. Gracie bardzo dużo. Tego lata to jest chyba jedyny weekend, który udało się znaleźć wolny, dzięki temu jestem tutaj. Cieszymy się bardzo. Ja też bardzo się cieszę, bo mogę sobie nareszcie na żywo pooglądać Grand Prix na żużlu. Co prawda drużynówka, ale na pewno nic gorszego tutaj nie będzie. Więc przejdźmy może do tej drużynówki, do tego żużlowego mundialu. Trener naszej reprezentacji narodowej powiedział, wejdziemy do finału, ale przez baraż. Z góry założył, że my dzisiaj zawodów w Danii nie wygramy. Czy to przystoi tak zaczynać właśnie całą sprawę od tego, że, nie wiem, skazać się na to, że nie będzie się pierwszym, Sebastian? No myślę, że może trochę za mocno mówione to, ale już od jakiegoś czasu już jak było ogłoszone, jak kogo mamy w grupie swojej, już w tej pierwszej już wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ponieważ jest Duńczycy u siebie, Australijczycy, którzy naprawdę też prezentują bardzo dobrze prezentują się we wszystkich ligach i są jest dobry bardzo zespół, a tym bardziej, że awansuje tylko jedna drużyna i jesteśmy my, także są trzy drużyny, które mają awansować. My jesteśmy, mówię, też tak samo jednocześnie liczymy się, ale myślę, że trener przyjął zasadę taką, jak było to wcześniej, gdzie zdobyliśmy złoty medal. Koledzy dwa lata temu, że też drogę przez baranż, był trening, było dużo jazdy, nie było rozluźnienia, baranż i finał. No ale z drugiej strony, no to tak trochę nie po sportowemu, co? Jeśli bierze się pod uwagę to, że wejdziemy do barażu i ewentualnie z barażu awansujemy do ścisłego finału. Ja myślę, że taktyka tutaj nie jest niczym złym, bo taktyka w sporcie profesjonalnym to jest coś, co na pewno przynosi jakiś skutek. Myślę, że wjeżdżenie się jeszcze przed wielkim finałem w ten tor w Lesznie może tutaj dużo pomóc. Chociaż w zespole naszym jest chyba troje zawodników z Leszna, także tutaj też jakiś handicap będzie. No, w finale liczymy na dużo. Tak, to też była taka taktyka. Zresztą zobaczmy, kto dzisiaj jeździ, w jakich składach, jak wyglądają poszczególne reprezentacje, a więc Finlandia, zawodnicy będą jeździli w kaskach czerwonych. No, skoczkowie narciarscy nam się tutaj prezentują, bo Hautamäki, Nieminen, oczywiście są zawodnicy jak najbardziej żużlowi, profesjonalni. Kilmakorpi, Kailaukanen, najbardziej znany z Finów, i Arnio. Kolejna reprezentacja, niebieskie kaski, właśnie nasze. Tomasz Golob, kapitan naszej drużyny, obok niego Jarosław Hampel, Rune Holta, Grzegorz Balasek, Krzysztof Kasprzak, rezerwowym wiemy, że jest Damian Baliński. Kolejna, trzecia reprezentacja, więc Australia, też wymieniona w gronie faworytów. Kramp, Holder, Schlein, Sullivan i kapitan Lee Adams. No i faworyci, wielcy faworyci dzisiejszego turnieju, Dania, gospodarze Nicky Pedersen, Iversen, Hans Andersen jako kapitan, Bjer i Bjarne Pedersen. Patrząc na skład naszej reprezentacji, Sebastian, mówiłeś o sobie, że miałeś ostatnio słabszą formę, poza tym przytrafiła ci się kontuzja, więc mogliśmy założyć, że raczej nie pojedziesz do Wojens, ale jeśli patrzymy na skład naszej drużyny, uważacie panowie, że to jest optymalna, najlepsza na tę chwilę reprezentacja, jaką mogliśmy sobie wymarzyć i zaplanować? Myślę, że na chwilę obecnie ładnie to wygląda, nie można nic powiedzieć, nie można co, żeby nie zapeszać i kolegów nie denerwować, żeby nie myśleli o tym, że czemu oni, czemu nie inni. Myślę, że tak miało być. Są te nazwiska i trzymajmy za nich kciuki, żeby po prostu spokojnie na luzie jechali po medale. Stefan?
Czy kogoś ci w tej drużynie brakuje? Były takie głosy, że może ze względu właśnie na baraż powinien już dzisiaj jechać Damian Baliński, może powinien jeździć Rafał Dobrucki, który jest ostatnio w bardzo dobrej, wysokiej, równej formie. Jak ty, kiedy przeczytałeś skład tej drużyny, co pomyślałeś sobie? Ja tutaj czytałem w przedbiegach, trener Marek Cieślak wypowiadał się, dlaczego tak drużyna skompletowana, a nie inaczej, więc w zasadzie ja jemu ufam i myślę, że zrobił właściwie. Na pewno żałujemy, że nie ma tam Sebastiana, ale za to jest z nami tutaj. Tak. Także dziękuję. Coś za coś. Być może Rafał Dobrucki dobrze zna tor w Lesznie, na pewno by tam świetnie pojechał, ale z kolei no, kogo zabrać z tej reprezentacji? Już tutaj rozmawialiśmy z Sebastianem, że może Rune Holte, bo przecież on taki Polak nie do końca. No, ale widocznie na tyle dobrze jedzie, że być może to się przełoży na jakieś konkrety. Poza tym, kiedy 2 lata temu nasza drużyna zdobywała Mistrzostwo Świata, to nikt nie wypominał Holcie, że jest Norwegiem. Wszyscy cieszyliśmy się z tego wielkiego sukcesu, gdzie on przecież miał bardzo duży udział w tym. Tak, tak. I chyba teraz jest podobnie, prawda? Tak. Nie. Jak będzie medal, wszyscy będą hołubić. Ale właśnie a propos tego, co się stało 2 lata temu, przypomnijmy sobie te wspaniałe chwile z Wrocławia, z wielkiego finału w takim telegraficznym skrócie. Materiał przygotował Marcin Stachowicz. Tak było przed 2 laty, 2005 rok, wspaniały sukces naszej drużyny, ale po roku już było źle, już nasza drużyna, zresztą Sebastian, jeździłeś w tej drużynie. Wszyscy wtedy zastanawialiśmy się, głośno dyskutowaliśmy na tym, dlaczego ten sukces nie został dobrze skonsumowany, dlaczego po roku wypadliśmy tak fatalnie. Sebastian, masz swoje przemyślenia na ten temat? Czy myślę, że cały czas, jak się u nas mówi, kularek troszeczkę jest mało organizacji, mało dużo w takiej organizacji i jednocześnie dofinansowania też naszej kadry, tych wszystkich zawodników, którzy zostają powołani. W tym roku się troszeczkę ruszyło. Była całe grono wymienione, mieliśmy główne spotkanie z całej reprezentacji. Jednocześnie były duże plany. Z tego co wiem, tych planów i tak się nie zrealizowało, bo miały być jakieś mecze. Miało dojść do test meczy. Wyszło, że tam jakoś, nie wiem, szczerze mówiąc dokładnie, nie wiem dlaczego nie doszło. Do żadnego terminu nie było podane. No także tego brakuje, do takiego skumulowania się też razem. My startujemy w różnych ligach. Jesteśmy raz przeciwnikami, raz jeździmy w tej samej drużynie. A taka reprezentacja jest potrzebna, nie tylko na tam spotkać się tak jak teraz, jechać do Danii, tam 2 dni spędzić, to troszeczkę za mało czasu. No właśnie, Stefan, czy wyciągniemy my wszyscy wnioski dziś z tego, co się stało złego rok temu? Zobaczymy. Jest nowy trener, jest cały nowy sztab szkoleniowy, przecież w tej chwili 3 osoby dowodzą reprezentacją. No, siła po prostu musi z tego jakoś wynikać. No, czekamy na efekty.
Przenieśmy się już do Danii, do Vojens. Tam są nasi komentatorzy, też pewnie mają swoje przemyślenia. Byli przy reprezentacji, a więc halo panowie, oddaję wam głos. Dziękujemy Grzegorz, witamy państwa serdecznie z Danii, z Vojens. Witam państwa bardzo serdecznie, Zbigniew Tokarski. Piotr Olkowicz, proszę państwa, historia zatoczyła koło. Po 4 latach wracamy do Vojens. To jest tak naprawdę pierwsza poważna impreza od finału drużynowego Pucharu Świata z 2003 roku, w którym my akurat ponieśliśmy klęskę. Zajęliśmy tam 4. miejsce. Wygrali wtedy Szwedzi bez Toniego Rickardsona. To była sensacja. Za to z młodymi, sensacyjnymi Rudem i Ljungiem. Szwedzi wtedy wygrali, druga była Australia, 3. Dania i w zasadzie Zbyszek, ty obserwując tutaj duńską scenę speedwayową, możesz powiedzieć, że w Vojens niewiele się dzieje ostatnio na tym torze należącym do Ole Olsena. Tak, to prawda. Po tym jak zdecydowano się na przeniesienie Grand Prix do Parken, stadion tutaj opustoszał niestety. Szkoda, bo jest to bardzo fajny stadion. Tak jak tutaj wielu kibiców wcześniej przyjeżdżało, zawsze bardzo, bardzo pozytywne recenzje dawali i o samym torze jako takim, ale i same trybuny w sumie też bardzo fajnie. Atmosfera tutaj zazwyczaj jest bardzo przyjazna i brakuje mi tutaj tego obiektu. Bardzo się cieszę, że wracamy tutaj znowu. Wybudował ten stadion Ole Olsen bodaj w roku 76. Tak, to są jakieś tam początek lat 70. To jest jego stadion. W tej chwili dosyć dużo mówi się o tym, że w przyszłym roku będzie remontowany obiekt Parken w Kopenhadze i Vojens stara się o to, aby dostać tutaj przyszłoroczną Grand Prix Danii, także zobaczymy, czy to jest jednorazowy taki ewenement, czy tutaj jeszcze kilka razy żużel z dużego formatu zawita. Żużel dużego formatu to witał już tutaj Zbyszku, jak pamiętasz, w 83 roku. Wtedy w Vojens odbyły się finał drużynowych Mistrzostw Świata. Wygrali oczywiście Duńczycy w znakomitym składzie. Erik Gundersen, Hans Nielsen, Ole Olsen jeszcze. Jeżdżący właściciel tego stadionu, szykujący się do posady głównej postaci duńskiego speedwaya. Jeździł również Peter Ravn i Finn Thompson. Wtedy zwyciężyli w 83 roku, przypominam, przed Anglikami, Stanami Zjednoczonymi i Czechosłowacją. Tak, lata 80. to zdecydowana dominacja do zawodników duńskich. Później nastąpił lekkie osłabienie. Swoje kariery pokończył Hans Nielsen czy Tommy Knudsen. Poprzez kontuzję musieli się rozstać z żużlem Erik Gundersen, tudzież Jamo Petersen, stąd też siła rażenia duńska była niezbyt mocna, a w tej chwili wszystko wraca tutaj do normy i zresztą aktualny jeszcze broniący drużynowy Puchar Świata, reprezentacja Danii, jest tutaj też w tym roku również jednym z głównych kandydatów. Trzymamy kciuki za naszych orłów i mamy nadzieję, że troszkę im szyki pokrzyżują. O układzie sił w tym dzisiejszym turnieju eliminacyjnym może Zbyszku za chwilę, a teraz powiedzmy, bo zarówno nasi goście w studio w Warszawie, jak i pewnie większość z państwa przed telewizorami chciałaby się dowiedzieć, jakie nastroje w naszej reprezentacji. No, tak jak tam wspominano, tutaj trener jak gdyby deklarował sam, że prawdopodobnie dopiero poprzez baraż szuka swojej szansy znalezienia się w wielkim finale. Nie wydaje mi się, żeby to było dobre. Wydaje mi się, że w każdych zawodach trzeba jechać na maksa i wierzyć w swoich zawodników. Stąd też tutaj myślę, że powinniśmy mierzyć wysoko. Zadanie jest bardzo trudne, ponieważ i Dania, i Australia są to bardzo, bardzo mocne zespoły, stąd też tutaj na pewno nie jest to jakieś zadanie łatwe, ale na pewno też nie jest wykonalne, stąd też trzeba jechać na całego. Trójka, która będzie walczyła o zwycięstwo, a więc reprezentacja gospodarzy Duńczyków, Australijczycy, no i oczywiście nasza drużyna, nastroje w naszej drużynie bojowe, skupiony Marek Cieślak jeszcze pół godziny przed zawodami rozmawiał spokojnie z zawodnikami, przechadzał się, dziwnie senny troszeczkę był jeszcze przed zawodami Jarosław Hampel, ale on ma te swoje takie napoje wspomagające, które pije przed zawodami i pewnie się przebudzi. Najbardziej tryskał humorem w naszej drużynie Grzegorz Walasek. To jest dobra dusza każdego zespołu, w którym startuje. O właśnie, mamy tutaj naszych zawodników. Tomasz Golob znów lekko zakatarzony, to prawdopodobnie alergia. Właśnie Tomasz Golob na naszych ekranach w skupieniu przygotowujący się przez ostatnie 2 godziny do tych zawodów. Tam w tyle widzieli państwo Krzysztofa Kasprzaka rozgrzewającego jeszcze dolne partie mięśni.
No i Rune Holta też dosyć skupiony, w spokoju, oczekujący na rozpoczęcie zawodów. Nasza reprezentacja skoszarowana od 2 dni była w Hofborgu, to jest około 60 km stąd na północ Danii, w tym samym hotelu, w którym mieszkała nasza drużyna w roku 2003. I zaczęliśmy o tym kole, które zatoczyła historia. Również Marek Cieślak był wtedy trenerem naszej reprezentacji. Później mieliśmy innych menadżerów: Piotr Pyszny, Andrzej Koselski, Szczepan Bukowski, Stanisław Chomski. W tym roku zarządza naszą drużyną trzyosobowy skład główny. Pierwszy trener Marek Cieślak, drugi trener Piotr Żyto, menadżer, szef całej tej ekipy, czyli przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego Piotr Szymański, a Mirosław Kowalik, drugi trener naszej drużyny, dzisiaj był w Debreczynie i tam zwyciężyła nasza reprezentacja w półfinale Mistrzostw Europy Par. No a co, Zbyszku, jeszcze o Duńczykach? Przejdźmy może teraz do omówienia tego układu sił w dzisiejszym turnieju. Ty sporo ciekawych informacji zebrałeś na ten temat. Podobno Duńczycy wcale nie palą się, żeby tutaj koniecznie wygrać ten dzisiejszy turniej. Tak, mówi się tak dosyć dużo o tym, że chcieliby pojechać ten baraż. Czują się na tyle mocni, że ewentualne tutaj niezwycięstwo, czyli drugie bądź też trzecie miejsce, umożliwi im lepsze dopasowanie się do leszczyńskiego toru. Jest jednak również presja i kibiców, i działaczy, aby jednak tutaj już starać się zaznaczyć z dobrej strony na swoich własnych śmieciach, więc tutaj chyba jednak będą walczyli tutaj od razu o pierwsze miejsce. Co ciekawe, nie wiem, czy Państwo to widzieliście, ale drużyna duńska bardzo się motywuje nawzajem. Oni naprawdę stwarzają taką atmosferę, której według mnie troszkę w Polsce brakuje. Jak gdyby nasi zawodnicy, mimo że są dobrymi przyjaciółmi, nie są taką ekipą, taką, która się motywuje jakoś tak. Nie są to po prostu palce jednej dłoni, tylko jak gdyby takie zlepki indywidualności, gdzie Dania, nawet wiemy o tym, że Nicky Petersen czy Hans Andersen nie pałają do siebie aktualnie jakąś wielką miłością, ale tutaj te animozje zostały odłożone na boki. Oni w tej chwili są naprawdę zawodnikami jednego teamu i sobie bardzo, bardzo pomagają. Ale w naszym teamie, Zbyszku, również była budowana atmosfera. Wczoraj został odwołany trening. Dodajmy, że nie było przed tą rundą żadnego treningu. Trenowali wcześniej nieoficjalnie Duńczycy na torze twardym, taki jaki jest dzisiaj na stadionie w Wojens. Natomiast wielogodzinne opady deszczu spowodowały, że wczorajszy trening został odwołany, bo była tam po prostu glina, breja, nie dało się po tym jeździć. Trening został przełożony na dzisiaj, na godziny na południe. Również został odwołany, bo tor pozostawiał sporo do życzenia. No i wielogodzinne prace nad tym torem spowodowały, że zawody będą się odbywały. Natomiast nikt poza Duńczykami na tym torze przed dzisiejszym turniejem kwalifikacyjnym nie trenował. Jeszcze o budowaniu atmosfery: po wczorajszym odwołanym treningu wielogodzinny obiad całej naszej drużyny w hotelu w Hofborgu. Tam wszyscy zjednoczeni przy posiłku. Wiele rozmów, wiele dodawania sobie otuchy. No, tematem numer jeden oczywiście były opowieści Tomasza Goloba o tym, jak lądowali na tarnowskim lotnisku. Tak jak już wcześniej mówiliśmy Państwu, uratowani cudownie i Tomasz Golob, i Rune Holta, i Władysław Golob, i Wojtek Malak. Dzisiaj z powodu tej katastrofy poważnej jest bardzo dużo śmiechu. Wczoraj to był temat numer jeden tego spotkania. No ale teraz Tomasz Golob już nie będzie myślał o lataniu, a raczej o zdobyciu pierwszych punktów dla naszej drużyny. Zaczynamy od pierwszego pola startowego. Tomasz Golob w kasku niebieskim, po jego prawej ręce Jason Crump, który nie jest kapitanem reprezentacji Australii. Tym kapitanem jest Lee Adams. Z trzeciego pola pojedzie Juha Hautamäki, a więc pierwszy z Finów. I z pola zewnętrznego Nicky Pedersen, również nie jest on kapitanem. Kapitanem Duńczyków jest Hans Andersen. Otwarcie pierwszego turnieju eliminacyjnego
drużynowego Pucharu Świata. 2007, Tomasz Golob dobrze dojeżdża do pierwszego wirażu. Czy założy go Nicky Pedersen? Nie, Nicky wywieziony, ale przy kredzie przeciska się Kramp. I Kramp teraz jest na prowadzeniu. Tomasz Golob drugi, za bliziutko za jego plecami Nicky Pedersen, a Jukka Hautamäki z Finlandii spadł na ostatnią pozycję. Tego mogliśmy się spodziewać. Kramp teraz musiał pilnować krawężnika, żeby nie wcisnął się tam przy kredzie. Tomasz Golob, wszyscy bliziutko krawężnika, czyha na błąd naszego kapitana. Nicky Pedersen teraz odważnie, dynamicznie wyrzucił motocykl, składając go w śliski, wypchnął tym samym Tomasza Goloba, a więc wywalczył tutaj, wyrwał nam to jedno oczko Nicky Pedersen, bo nie sądzę, chociaż jeszcze jedno okrążenie, nie sądzę, żeby udało się Tomaszowi Golobowi teraz dogonić Nickiego. Nicky coś pokazał teraz Tomaszowi Golobowi na przeciwległej do startu prostej, żeby jechał przy krawężniku. To może rodzaj takiej prowokacji. Wiemy, że pierwszy wyścig tego dzisiejszego duńskiego turnieju za nami. 3 punkty ma Australia na początek za sprawą zwycięstwa Jasona Krampa. 2 oczka. Widzę, Zbyszek, zapisałeś już Duńczykom. My zaczynamy od 1 Tomasza Goloba. Finowie mają 0, bowiem Jukka Hautamäki przyjechał na metę na ostatniej pozycji. Tak, szkoda utraconych tych punktów, ponieważ tutaj w tej pierwszej fazie, kiedy mamy wewnętrzne pole, tutaj należało się spodziewać, że Tomek jednak trochę lepiej pojedzie. Wygrał start, nie pozwolił zaatakować się po zewnętrznej Nickiemu Petersenowi. Odejście od krawężnika wykorzystał niestety Jason Kramp, który wyprzedził go, no a później Tomasz już tylko się skupił na tym, żeby pilnować atakującego ze sobą Nicky Petersena, który na dystansie niestety minął naszego zawodnika. Stąd też tylko 1 punkt po stronie Polaków. Bardzo dobrze jechał Tomasz Golob od startu, no właśnie, do tego wyjścia, gdzie troszeczkę zagubił rytm jazdy. Tak, no ale tutaj musiał szukał postawić, tam po musiał prostu postawić na jedną kartę, albo pilnować Nicky Petersena po zewnętrznej i niestety musiał odejść, co wykorzystał Kramp. Także tutaj to nie jest błąd zdecydowanie, to jest po prostu rozważna jazda. A to, że Kramp był na tyle szybki, że przy wewnętrznej go wyprzedził, to po prostu już jest speedway. Szukał tam Tomasz Golob na wyjściu z pierwszego wirażu takiego odpowiedniego balansu. Chciał tak dociążyć ten motocykl, żeby on po prostu jak najszybciej jechał. Okazało się, że Kramp jadący przy krawężniku z wyjścia był zdecydowanie szybszy. No i szkoda tego błędu później i straty tej drugiej pozycji na rzecz Nickiego Pedersena. Ale przed nami, proszę Państwa, jeszcze ciągle 24 wyścigi. Tutaj wszystko może się zmienić. Jarosław Hampel będzie reprezentował naszą reprezentację w wyścigu drugim i Jarosław Hampel pojedzie z pola drugiego. Jeszcze jakieś tam ostatnie regulacje. To prawdopodobnie pod wpływem sugestii przekazanych przez Tomasza Goloba, bo on już po tym torze przejechał 4 okrążenia, on już nieco więcej wie, Zbyszku, kto w drugim wyścigu pojedzie. Więc ze strony Finlandii pojedzie Kylmäkorpi, tak jak wcześniej Jonas Kylmäkorpi, powiedzmy może od razu, że w Grand Prix na długim torze zajął 2. miejsce. Wczoraj zakończyło się tą Grand Prix we Francji. Zwyciężył w Grand Prix długotorowym Gert Riis, 2. miejsce zajął Jonas Kylmäkorpi, a 3. ostatecznie Francuz Mathieu Trezarier. Tak to się wszystko zakończyło. Wczoraj we Francji odbyła się ostatnia impreza, no ale Jonas Kylmäkorpi dobrze sobie poukładał sprawy przelotów, zdążył. Dzisiaj już jeździ na klasycznym torze i reprezentuje swoją drużynę w drużynowym Pucharze Świata. Tak, także gratulujemy temu zawodnikowi. Teraz jest jednak tradycyjny żużel i tutaj obok Kylmäkorpiego w tym biegu zobaczymy Jarka Hampela, Chrisa Holdera i Puka Iversena. Najmłodszy w reprezentacji Australii, Holder w białym kasku, Jarosław Hampel. No i już na wejściu w pierwszy wiraż Jarosław Hampel był 3, a teraz już spadł na ostatnią pozycję. Bardzo niedobrze to wygląda. Puk Iversen na prowadzeniu. Drugi jedzie Jonas Kylmäkorpi, 3. Holder, no a Jarosław Hampel w tym niezbyt, powiedzmy może sobie od razu szczerze, niezbyt silnie obsadzonym wyścigu jedzie z tyłu stawki na razie.
Iversen na niezagrożonej pozycji, chociaż teraz wynosiło go bardzo mocno, złapał tam przyczepność, ale szybko to opanował. Iversen ciągle na prowadzeniu, Kylmäkorpi wiezie dwójkę dla swojej reprezentacji. 20-letni Chris Holder teraz chciał zaatakować Kylmäkorpiego, ale stracił bardzo dużo. Jarosław Kampel spróbuje teraz jeszcze pójść po dłużej i wyprzedzić Australijczyka. Nie udało się na razie, a więc nieco zaskakujące rezultaty tego drugiego wyścigu. No mogliśmy się spodziewać, że Nils Christian Iversen, znający dobrze tor w Vojens, może być tutaj groźny, ale że Jarosław Hampel nie przywiezie punktów dla naszej drużyny w takim wyścigu, no to dosyć, przyznasz szczerze, Zbyszek, niepokojący. No rzeczywiście nie był tutaj start Jarka w wielkim stylu, niestety nie zdobył żadnego punktu. To niezbyt rokuje przed następnymi biegami. Miejmy nadzieję, że teraz sobie poustawia wszystkie przełożenia, chłopcy się dogadają i może będzie lepiej. No, na razie jeden punkt po dwóch biegach rzeczywiście nie jest to jakiś imponujący wynik. I zwłaszcza, że już przed nami jest nawet zdecydowanie niżej notowana Finlandia. No ale jest jeszcze 23 biegi przed nami, stąd też tutaj musimy być optymistami. Co widzimy, Zbyszek, w tych powtórkach? No nie najlepszy start Jarosława Hampela. Holder przymknął tutaj gaz, poczekał aż Hampel wyniesie się na zewnętrzną. No i tą jazdą przy krawężniku przesunął się na trzecią pozycję, ale Kylmäkorpi to doświadczony przecież zawodnik i on, skoro po dosyć dobrze rozegranym starcie znalazł się na drugim miejscu, tego drugiego miejsca po prostu nie oddał. No a Puk Iversen wykorzystał dobrze treningi sprzed kilku dni, wie jak trzeba tutaj wyregulować sprzęt, no i trafiona ta maszyna od pierwszego startu. Tak, tak. No i przede wszystkim z czwartego toru udało mu się wygrać start, co nie jest łatwą sztuką, szczególnie właśnie w pierwszej fazie zawodów. Stąd też tutaj wielkie słowa uznania. Czego nie zrobił w pierwszym wyścigu Nicki Pedersen, nie wygrał swojego wyścigu, uczynił w wyścigu drugim Puk Iversen. 5 punktów mają Duńczycy i oni prowadzą po dwóch wyścigach pierwszego turnieju eliminacyjnego. Teraz już, proszę Państwa, wyścig trzeci. Kauko Nieminen to dosyć dobrze znany zawodnik w Wielkiej Brytanii. On jeździ w barwach klubu Workington. Również ma podpisany kontrakt w Polsce, w pierwszej lidze w Lublinie, ale nie dane mu było jeszcze pojawić się na starcie w barwach Lublina. Zapewne jak pokaże się z dobrej strony dzisiaj, to włodarze lubelskiego klubu decydują się chyba na ściągnięcie tego zawodnika. Kauko Nieminen ma 7 średnią biegopunktową w tej chwili aktualnie w Premier League, czyli w drugiej lidze angielskiej. No i patrzymy na tego zawodnika. Rory Schlein, ach jak tam wyniosło, będziemy mieli upadek? Nie, to był, proszę Państwa, Rune Holta, który tam miał potworne problemy, ależ dzieje się w tym wyścigu na prowadzeniu. Na razie Hans Andersen, drugi jedzie właśnie Kauko Nieminen, trzeci jest Holta, któremu udało się wyprzedzić Rory Schleina. A więc zaczynają się poważne emocje na torze w Vojens. Rune Holta już wyprzedził Fina i wydawało się, że po tych problemach w pierwszym wirażu, że jest absolutnie niedopasowany do nawierzchni torów w Vojens Rune Holta. Tymczasem on z metra na metr jest w tym wyścigu coraz szybszy. Za chwilę dogoni Hansa Andersena. Szkoda, że już tylko jedno okrążenie zostało Rune Holcie na jakąś akcję, która mogłaby dać polskiemu teamowi. A teraz Rory Schlein wyprzedził Kauko Nieminena. Tak dobrze zaczął Finn ten wyścig. Hans Andersen jest już na mecie. On zdobywa dla reprezentacji Danii kolejne 3 punkty, a więc Duńczycy nie oddadzą prowadzenia. Rune Holta zrobił tutaj świetną robotę w tym wyścigu i przywiózł 2 oczka dla naszej reprezentacji. Schlein ze strony australijskiej zdobył 1 oczko. No i Kauko Nieminen, choć wydawało się, że może znowu zapunktować dla Finów, mają Finowie drugie 0. Tak, no wiele działo się w tym biegu. Bardzo, bardzo ładna postawa Rune Holty, który po tych pewnych problemach na pierwszym łuku, po których spadł na ostatnie miejsce, jednak potrafił stanąć na wysokości zadania i wyprzedzić swoich rywali.
Dwa punkty to tak jak samo Państwo widzicie, przy takich kłopotach na pierwszym łuku to rzeczywiście bardzo dobry wynik, stąd też tutaj naprawdę bardzo wielkie brawa dla naszego zawodnika. Hans Andersen tutaj najpierw po słabszym starcie, tu będziemy widzieli tę akcję po wewnętrznej, potrafił wyprzedzić swoich rywali, później już niezagrożony dowiózł dla Danii 3 punkty. Polska 2, a bardzo ładną walkę Finlandia z Australią tutaj stoczyła. Zobaczymy właśnie ten atak młodego Australijczyka, który wyprzedza Nieminę. 8, 5, 3 i 2. Polska już nie jest ostatnia i będziemy teraz się pieli już do góry, prawda Piotrze? 8 Dania, 5 Australia, 3 Polska, 2 Finlandia. Tak to wygląda po trzech wyścigach. Teraz znowu mamy pierwsze pole, więc mamy nadzieję, Hans Andersen ze swoim mechanikiem na naszych ekranach. Nie jest, nie, Tabina nie mówi, że jest szczególnie zadowolony ze swojego sprzętu po pierwszym wyścigu, ale mają kilka minut teraz czasu na poprawki. Grzegorz Walasek w wyścigu czwartym z pierwszego pola startowego. Dalej z drugiego Ryan Sullivan, przeżywający drugą młodość Australijczyk, który jakiś czas temu przechodził bardzo słaby okres, wypadł z Grand Prix, słabo jeździł w ligach. W tym sezonie zrezygnował z jazdy na Wyspach Brytyjskich, jeździ tylko w Polsce i w Szwecji. No i prawdziwe odrodzenie i w Danii też. Oczywiście zapomniałem o Danii, jeszcze miejmy nadzieję będzie chwila, żeby pomówić. A więc renesans formy Ryana Sullivana, on w białym kasku na drugim polu, na trzecim Kenneth Bjerre ze strony duńskiej w kasku żółtym i w kasku czerwonym Finowie Kai Laukkanen, kapitan tej reprezentacji. Tak się zaczyna wyścig czwarty, Walasek doskonale, Bjerre zamknięty tutaj przez Ryana Sullivana, no i ten dobry humor, którym tryskał przed zawodami Grzegorz Walasek, przekłada się na wspaniałą jazdę w pierwszym wirażu, na pierwszym okrążeniu, teraz niebezpiecznie, bo groziło przejechanie na wyjściu z drugiego wirażu oboma kołami wewnętrznego krawężnika, tak się jednak nie stało. Sędzia z Wielkiej Brytanii, Jim Lawrence, który debiutuje dzisiaj w imprezie takiego kalibru, w tak ważnej międzynarodowej imprezie. Teraz spadł na ostatnie miejsce Ryan Sullivan, który nie radzi sobie w tym wyścigu. Słońce wyszło nad stadionem w Wojens, co utrudnia obserwację zawodów, rozpoznawanie kolorów kasków. Coś złego bardzo dzieje się z Ryanem Sullivanem, który pół wirażu przejeżdża bardzo wolno, później nagle straszliwie przyspiesza. Walasek, mamy pierwszą trójkę w dzisiejszych zawodach. Dwa punkty dla Danii przywozi Kenneth Bjerre, popularny Patka, a więc Kai Laukkanen, jedno oczko dla Finlandii. No a co stało się z Ryanem Sullivanem? No tak chwaliłeś go, niestety tutaj Ryan nie potwierdził tej wielkiej formy, jaką ma po raz wtóry. Nie poradził sobie tutaj ze swoimi rywalami, niestety tylko 0 punktów, skąd też Australia jest już za nami, to bardzo dobrze. Dania w tej chwili dopisujemy 2 punkty, ma tych punktów 10, Polska 6, Australia zostaje przy 5, a Finlandia po tej jedynce Kaja Laukkanena ma tych punktów 3. Także zawody bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawie. Bardzo ciekawe było to, co pokazał Grzegorz Walasek. Fenomenalny start. Później troszeczkę było problemów. On tak szukał dla siebie miejsca i na wyjściu z drugiego wirażu i próbował inaczej również przejeżdżać wyjście z pierwszego wirażu. No ale najważniejsza jest trójka i najważniejsze jest to, że poznał ten tor. Tutaj Kai Laukkanen wyprzedzający Ryana Sullivana, który jechał dynamicznie, ale popełniał tutaj szereg błędów w tym wyścigu. Dynamiczna sylwetka na motocyklu, ale ten motocykl z pewnością niedopasowany dobrze. Śledzą nasi reprezentanci powtórki serwowane przez realizatora. Również są monitory w parku maszyn. No nie ma tam szczególnego entuzjazmu w naszej drużynie. No bo w zasadzie jest. Dlaczego ma być entuzjazm, skoro przyjechali tutaj do Danii, tak naprawdę nie wiadomo, czy wygrać. Tak, znaczy jak gdyby tutaj te trzecie miejsce, czy drugie, to jest z punktu wyjścia, jest jak gdyby żadnym zaskoczeniem. Tutaj Finlandia w zasadzie
przyjechała tylko po to, żeby te zawody objechać. No, na pewno chcą ambitnie tutaj walczą chłopcy, ale tutaj każde inne miejsce niż czwarte będzie wielką sensacją. Stąd też te trzy teamy, czyli Dania, Australia i Polska, są skazane, że tak powiem, na to, żeby do Polski w przyszłym tygodniu się wybrać. Pozostaje tylko jedno i pytanie, które z tych ekip będzie czekało sobie spokojnie już w finale, a które będą musiały jednak jeszcze się napłocić. Dwudziestotrzyletni Tero Arnio zadebiutuje teraz w tak ważnej imprezie jak drużynowy Puchar Świata. To jest Fin, który pojedzie w kasku czerwonym. Mówię o nim dlatego, że podglądaliśmy przed chwilą jego przygotowania do startu w tym piątym wyścigu. Bjarne Pedersen ze strony duńskiej w żółtym na pierwszym polu. Kapitan reprezentacji Australii Lee Adams, biały kask, drugie pole. Wspomniany Arnio na polu trzecim i Krzysztof Kasprzak, który jeździł już wielokrotnie w barwach polskiej reprezentacji w Pucharach Świata. Teraz zakończy pierwszą kolejkę startu. I z zewnętrznego pola zobaczymy, jak mu się powiedzie. Szybki Kasprzak, ale szybszy może być nie. Kasprzak doskonale musiał tam mocno wykontrować motocykl, no i stanął tam niemal w miejscu. Z przodu jest Lee Adams i przed naszym zawodnikiem jest jeszcze Bjarne Pedersen, ale od razu odważnie Kasprzak zaatakował. Teraz znowu w pierwszym wirażu pójdzie po dłużej, no ale ten wiraż go tam zatrzyma. Można się było tego spodziewać. Ciągle Bjarne Pedersen przed Krzysztofem Kasprzakiem zamyka stawkę Tero Arnio. Byli kolegami Bjarne Pedersen i Krzysztof Kasprzak z klubu Pól, no ale musiał Krzysztof teraz znakomicie wydłużył tą prostą, nabrał olbrzymiej prędkości i jest przed Duńczykiem. To dobrze się to ułożyło. Bjarne Pedersen nie będzie już chyba w stanie dogonić naszego zawodnika, chociaż teraz Krzysztof wpadł jeszcze na chwilę w jakąś małą dziurkę na wyjściu z pierwszego wirażu, ale podniosło go mu tylko minimalnie przednie koło, a więc mamy na zakończenie pierwszej serii startów 3 punkty dla Australii, 2 punkty dla Polski, trójka za sprawą Adamsa, 2 punkty Kasprzak, 1 punkt, tylko 1 punkt na koniec pierwszej serii dla Danii przywozi Bjarne Pedersen, ale Duńczycy i tak będą na prowadzeniu. W 5 wyścigach zgromadzili 11 punktów, no i 0 musimy tutaj ze względów statystycznych zapisać oczywiście przy drużynie Finlandii, 0 Tero Arnio. Piękny bieg. Bardzo się tutaj cieszę z tej bardzo dobrej postawy Krzysia Kasprzaka, który według mnie pojechał po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobry bieg. Rzeczywiście Adam tutaj był może poza zasięgiem. Widzimy, że przy wewnętrznej wysforował się na pierwszą pozycję, której nie oddał do końca i w zasadzie jechał daleko z przodu. Ale co ciekawe, to właśnie piękna walka Bjarne Pedersena i Krzysia, z której Polak wyszedł zwycięsko. No już naprawdę to już jest sztuka tutaj Bjarne obrać na jego własnych śmieciach w Danii, także tutaj rokuje to coraz lepiej. Bardzo ładna jazda Krzysztofa Kasprzaka. To Bjarne Pedersen na naszym ekranie. Duńscy realizatorzy mają to do siebie, że mieszają nieco chronologię tych powtórek. Czasami widzimy akcję z końca wyścigu, a później znowu jakąś akcję z pierwszego wirażu. Będziemy starali się Państwu mówić o tym, co się dzieje. Tyle, Zbyszek, po pierwszej serii. Co możemy zameldować z wojen? Na prowadzeniu Dania 11, Australia 8, Polska 8. Finowie mają jak na razie tylko 3 oczka. Pierwsza seria za nami, za chwilę będą wywiady, ale na razie oddajemy głos do studia, do Warszawy. Dziękujemy bardzo naszym komentatorom. Nie jest źle, to chyba była zasłona dymna trenera Marka Cieślaka. Przecież my to nawet możemy wygrać. Mamy 8 punktów, prowadzący Duńczycy 11. Dokładnie, fajnie. Powiem szczerze, cieszy mnie to, bo może tak jak mówimy, dobrze, lepiej, może te słowa trenera Cieślaka się odmienią, że wyjdzie, że może nam się uda od razu wygrać z tymi Duńczykami, bo to oni są tymi faworytami w sumie na tym torze w Wojens. Zaczyna to coraz ładnie wyglądać. Koledzy się, widzę, bardzo fajnie prezentują na tym torze i jadą naprawdę fajnie, z fantazją i zbierają punkty. A pierwsze punkty dał nam taki sygnał do walki Rune Holta, więc chyba Stefan, jak trwoga, to do Holty. Tak, właśnie była dyskusja, że dlaczego Holta, przecież to żaden Polak. Jeśli on przegrywa, no to wiadomo, żaden z niego Polak. Ale jeśli wygrywa, no to... To Polak. To trzymamy kciuki.
Jesteśmy winni Państwu kalendarz drużynowego Pucharu Świata, więc poproszę o zaprezentowanie właśnie, a więc eliminację Wojens, następny turniej eliminacyjny, ten drugi w poniedziałek i tam jeżdżą Anglicy, Amerykanie, zawodnicy Rosji i Szwecja. Dwie najlepsze drużyny z eliminacji wchodzą bezpośrednio do finału, druga i trzecia, tak z dzisiejszego turnieju, jak i z poniedziałku jadą baraż w Lesznie, a więc 19 jest Leszno i później finał 21 także na stadionie imienia Alfreda Smoczyka w Lesznie. Tak wygląda właśnie kalendarz World Cup 2007. Powiedz, Sebastian, z pozycji zawodnika, jak wy traktujecie jazdę w drużynie? Znaczy, takie zawody jak to naprawdę to... Jest to bardzo fajna sprawa, dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, brakuje trochę więcej kontaktu między nami, zawodnikami, nie tylko ten krótki czas, gdzie spotykamy się, tak jak teraz Wojens, powiedzmy, chyba chłopaki dopiero zjechali przed treningiem oficjalnym, troszeczkę krótko. Potrzebne jest więcej czasu na taką właśnie zgranie atmosfery, większą i lepszą pomoc właśnie w parkingu i później to się przekłada naprawdę na jazdę i na to, że całkiem to inaczej wszystko wygląda. Stefan, z tej racji, że jesteś muzykiem zespołu legendarnej polskiej grupy TSA, chyba sam wiesz najlepiej, co znaczy właśnie atmosfera w teamie. Tak, tak. Ja przede wszystkim jestem zawodnikiem drużynowym, gdyż jak do tej pory solowych przejawów własnej twórczości jeszcze nie ujawniłem. Także na tym polu doskonale rozumiem, jak się pracuje w teamie i wiem, że właśnie potrzeba czasu oraz sprzyjających okoliczności. Jeśli okoliczności wszystkie doskonale sprzyjają, to wtedy, jeśli złapiesz ten wiatr w plecy, to zarówno w muzyce odbywają się wielkie rzeczy, jak i w sporcie dokładnie tak samo. Tak. Posłuchajmy pierwszego wywiadu. Daria Kabała przeprowadziła wywiad z naszym kapitanem Tomaszem Golobem. Dziś działalność wywiadowczą zaczynamy od najważniejszego człowieka w zespole, od kapitana. Tomasz Golob jest razem ze mną. Tomek, już na naszym koncie, na koncie Polaków wszystkie możliwe miejsca są. Teraz może być tylko lepiej. Myślę, że tak. Tak jak wiemy, wszyscy nie było wczoraj treningu i nie jeździliśmy to już ponad 5 lat, także mała regulacja. Mam nadzieję, że wszyscy dojdziemy do dobrych nastawień i będziemy tak jak nie tylko wygrywać start, ale też będziemy wygrywać dane biegi. Tor jest inny jak zawsze. Niemniej z tego, co widzimy, cała drużyna dobrze jedzie i mam nadzieję, że tak jak mówiłem, wszyscy dojdziemy do tych, którzy wygrywają i będziemy tworzyć bardzo mocny team w dzisiejszych zawodach. Wspomniałeś o tym odwołanym treningu. Ja się zastanawiałam, tak, co wy w takiej sytuacji robicie, no bo jeśli tego przygotowania ewidentnie na torze nie ma, to jakoś, myślę, inaczej też się pewnie przygotowujecie, czy więcej rozmawiacie, jak to w waszym przypadku tutaj wyglądało? Wyglądało to w następujący sposób. Tworzyliśmy jedną grupę, nikt z nas nie siedział, czy nie przebywał samodzielnie. Staraliśmy się rozmawiać na każdy temat. Mam tutaj na myśli o jeździe, o dzisiejszych zawodach, o ewentualnym barażu w Lesznie i finale, więc od tego dnia, gdy przyjechaliśmy tutaj, nie miało to dla nas znaczenia, czy jest trening, czy nie. Tworzyliśmy jedną wielką rodzinę, grupę i jesteśmy bardzo skupieni, bardzo nam zależy, żeby dobrze pojechać i wygrywać poszczególne biegi. Jak na razie po tej pierwszej serii wyścigów największe problemy tor sprawił Jorkowi Hampalowi. Widziałam, że tam poważna obrada trwała przy jego boksie właśnie. Co z zmiany w jego motocyklu? Myślę, że tak, Jarek pewne rzeczy skoryguje. Ja również po dobrym starcie pojechałem, znaczy ja, można powiedzieć, że złapałem się w pułapkę, bo chciałem się zająć nikim, kramp uciekł. No to jest tak, niestety, ale jeśli chodzi o Jarka, to myślę, że niedużo czasu będziemy potrzebowali na skorygowanie pewnych rzeczy i dobrze będziemy doregulowani do następnych biegów, gdzie umożliwi to nam zbliżenie lub zwiększenie przewagi nad którąś z drużyn. Bardzo dziękuję, trzymam kciuki oczywiście. Również. Bardzo cieszymy się, że atmosfera w polskim teamie jest bardzo dobra. Sebastian, jak ważna jest znajomość toru? Od 5 lat nie jeździliśmy w Wojens, zresztą mało się w ogóle dzieje w Wojens. Jak to jest ważne? Tym bardziej, że nie było treningu. Więc jak zawodnicy, jak myślisz właśnie, z jakim nastawieniem? To była jedna wielka niewiadoma tak naprawdę. No jest jedna wielka niewiadoma. Ja powiem szczerze, czasami też już z mojego doświadczenia wychodzi tak, że czasami jak nie ma tego treningu, to lepiej idzie jak jest ten trening, bo za dużo się dopasowuje, za dużo rzeczy się myśli, że po treningu jest dobrze, a przychodzi dzień meczu, zawody i całkiem inne warunki też, powiedzmy, pogoda. Mieliśmy Wrocław przykład, Grand Prix Wrocławia, gdzie trenowaliśmy przy pięknej pogodzie na twardym torze. W dniu zawodu przyszły ulewy, deszcze i się zrobiło, można powiedzieć, normalny
ligowy, przyczepny bardzo tor. Także całkiem błąd i niepotrzebny odjechany trening, bym powiem szczerze. Tak, tym bardziej, że nieraz było tak przed jakimiś nieudanymi na przykład zawodami Grand Prix, że Polacy na treningach jeździli bardzo dobrze, a później... Że najszybsze, najlepsze czasy tak, były najlepsze, wszystko, a później najlepsze. Ten. Myślę, że dzisiaj to, że w Wojens nie ma tego treningu, a tor widzę, że jest fajny, fajny, twardy. No, pojawiają się jakieś małe dziureczki, ale myślę, że nie będą sprawiały kłopotów chłopakom i dlatego ten twardy tor na pewno stworzy niezłe i dobre widowisko i dobrą jazdę. Czy Stefan, taki zespół jak TSA, możecie sobie jeszcze na przykład pozwolić na jakiś koncert bez wcześniejszej próby? Często w sezonie letnim gramy koncerty w ogóle bez prób. Natomiast przed takim sezonem to robimy sobie rundę prób, żeby to wszystko wyglądało jak trzeba. Także próby są potrzebne jednak. Przed nami druga seria startów. Ponownie nasi komentatorzy w Wojens. Wyścig szósty, proszę Państwa, już zawodnicy przygotowują się do niego. Myśmy szybko ze Zbyszkiem Tokarskim prześledzili, co się będzie działo w drugiej serii. No i co my tu, Zbyszku, widzimy? Polska reprezentacja ma pierwsze, drugie, później Rune Holta i na koniec Grzegorz Walasek trzecie, czyli ja powiedziałem, że w tych pięciu wyścigach 15 punktów tylko może nas zadowolić. To jest taka bardzo optymistyczna twoja wizja tego. No ja tutaj jak będzie 12 punktów, też będę bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że w tym szóstym biegu Krzysiu Kasprzak, nasz jedyny zawodnik, który ma trójeczkę, dopiszemy przy jego nazwisku drugą i on Krzysiu Kasprzak to ma dwójkę akurat. A przepraszam, ale to zobaczymy. Trójkę ma Grzesiek, ale najważniejsze dobrze, jest to, że Krzysztof Kasprzak jedzie. Proszę Państwa, teraz wyścig po wyścigu, około 6 czy 7 minut przerwy było. Myślę, że z tego co podglądaliśmy przekaz z parku maszyn, Krzysztof Kasprzak zdążył zregenerować siły, zdążył przeregulować wraz ze swoim tatą i mechanikami motocykl. No i powinno być jeszcze lepiej niż w pierwszym jego wyścigu, kiedy zdobył 2 punkty. Po prawej ręce Krzyśka jest ustawiony Hans Andersen, oczywiście z reprezentacji Danii. Dalej Ryan Sullivan, który zaliczył wpadkę w swoim pierwszym starcie. No i Jukka Hautamäki, Finn, teraz z pola zewnętrznego. Finowie przez cały dzisiejszy wieczór jeżdżą w kaskach czerwonych. Krzysiek dobrze łokciem odepchnął sobie Hansa Andersena. No i teraz pójdzie, ale wcisnął się tutaj Ryan Sullivan przy krawężniku. A więc Australijczyk na prowadzeniu. Krzysztof teraz już szuka przyczepności na zewnętrznej. Na razie Sullivan ciągle szybszy. Duńczyk Hans Andersen jest trzeci, a Jukka Hautamäki z reprezentacji Finlandii zamyka na razie stawkę tego wyścigu. Szóstego uciekł szybko, dopasował się do tego toru po swojej pierwszej wpadce Ryan Sullivan. No i on jest teraz szybki, niegdyś nazywali go Flying Ryan, czyli latający Ryan. No i Ryan już teraz zaczyna nam tutaj w Wojens latać. Krzysztof Kasprzak raczej będzie miał duże problemy z dogonieniem Ryana. Wyjechali już na prostą, za chwilę znowu znajdą się w łuku, to już będzie ostatni wiraż tego wyścigu. Sullivan, proszę Państwa, przywiezie trójkę na początek drugiej serii wyścigów dla reprezentacji Australii. Tak to się stało, dwójka dla naszej drużyny. Krzysztof Kasprzak, jedno oczko ma Hans Andersen, teraz już coś sobie pokazują, coś sobie tłumaczą. Tak, należało się. Hans mówi odejdź. Niepotrzebnie chyba Krzysztof teraz tam wypchnął Hansa i przywiózł 2 punkty i niepotrzebne są te żale. Tak, ale myślę... tutaj powtórka dopiero nam, że tak powiem, troszkę więcej pokaże, bo tutaj według mnie to tutaj była dosyć ostra walka ze strony Andersena. Tutaj więcej chyba, no że tak powiem. Andersen w żółtym, no w zasadzie próbował już nakładać naszego reprezentanta. Ach, wjechał. Zobaczmy jeszcze powtórkę z tego ujęcia. Aha, chciał założyć łokciem lewym Andersen. No, Krzysztof Kasprzak, powiem Państwu, że pojechał tutaj, no nie fair, to dosyć łagodnie jest powiedziane, Zbyszek, tak? Wystawił tutaj koło Duńczykowi, proszę. Wiedział, bo zawodnik po prostu wie, gdzie znajduje się przednie koło motocykla rywala. No i czyli jednak słuszne pretensje tutaj. Słuszne pretensje Andersena, który raczej dawał do zrozumienia, że no nie mam ochoty dyskutować na ten temat, a Krzysztof Kasprzak jeszcze próbował coś tam
Andersenowi. No tak, no ale przynajmniej to powiedzieć zrobiło... najbardziej szczęśliwy oczywiście z tego wyścigu, po tym wyścigu, Ryan Sullivan, który teraz Jasonowi Crampowi tłumaczy, czego można spodziewać się. Tak, tylko że zauważ, proszę, że znowu bardzo ciekawie nam się zrobiło, ponieważ 12, 11 i 10, to też to tylko sprzyja temu, że emocje są coraz ciekawsze i no i Polska tutaj trzyma się jeszcze dzielnie i mam nadzieję, że coraz lepiej będzie. Siódmy wyścig, proszę Państwa, już za moment, już trzech zawodników jest przed taśmą startową. Kogo tam, Zbyszku, widzimy? Jest Tomasz Golob na pewno, tak? Tak, no widzimy naszego Tomka Goloba z pierwszego toru, pojedzie Kenneth Bieja z drugiego, Lee Adams z trzeciego i Jonas Kylmakorpi z czwartego, stąd też obsada naprawdę bardzo, bardzo trudna tutaj. No ale ufam, że Tomasz już dogadał się ze swoim sprzętem i pojedzie tak, jak potrafi. Jeszcze raz macie Państwo obsadę tego wyścigu na swoich ekranach. Jonas Kylmakorpi powinien być w tym wyścigu groźny. Tomasz Golob ciągle pierwsze pole startowe. Można dobrze wystartować z pierwszego pola, co przed chwilą pokazał nam Krzysztof Kasprzak. No w ogóle bardzo ciekawy bieg tutaj się zapowiada. Kylmakorpi jest chyba w tej chwili najlepszym zawodnikiem ze strony zespołu Finlandii. Stąd też, jeśli ktoś ma tutaj zdobywać punkty, to właśnie on. Lee Adams, firma sama w sobie. Kenneth Bieja też tutaj bardzo chce się pokazać. No i Tomasz Golob, to też przecież jeżdżąca legenda. Szybszy od Tomasza Goloba na dojeździe do pierwszego wirażu. Już zamknięty nasz kapitan odjeżdża teraz od krawężnika. Wypchnął Adamsa. Dobrze to się wszystko ułożyło, bo Tomasz Golob na razie drugi. Trzyma krawężnik, atakuje Kylmakorpi po zewnętrznej. Tomasz Golob teraz potraktowany szprycą spod koła motocykla Bierrego, ale w miarę uspokaja się ta jazda Tomasza Goloba. Przybył tutaj w bezpośredniej bliskości naszego kapitana, groźny rywal, bowiem jest to Lee Adams i Adams teraz już wyprzedzi Kylmakorpiego. Już jest przed Finem, a bliziutko naszego reprezentanta, więc Tomasz Golob musi mieć się teraz na baczności, bo każdy najmniejszy błąd Lee Adams będzie w stanie wykorzystać w ułamku sekundy. Jeszcze jedno okrążenie. Tomasz Golob blisko krawężnika wszedł. Teraz odsunął się nieco od krawężnika. Za mocno wykontrował ten motocykl. Spogląda w lewo na tor obok swojego motocykla. Patrzy, czy nie wjeżdża tam Adams. Będzie obroniona ta dwójka. Trzymają Duńczycy. Kenneth Bier, ten zawodnik z czwórką na plecach, wygrał, proszę Państwa, wyścig numer 7. Tomasz Golob obronił to drugie miejsce. Brawa dla naszego kapitana. Mamy kolejną dwójkę. Australia ma jedynkę. Tylko tyle punktów przywiózł Lee Adams w tym wyścigu. No a Jonas Kylmakorpi, którego tutaj typowaliśmy na czarnego konia może tego wyścigu, niestety tym razem punktów dla swojej reprezentacji nie przywozi, a więc ciągle z trzema punktami na koncie pozostają Finowie. Tak, no odrabiamy jeden punkt, który traciliśmy do Australii, ale niestety Dania nam uciekła po raz kolejny, stąd też nie jest tutaj to jakiś bieg, z którego powinniśmy być jakoś szczęśliwi. No. Cieszy tylko tyle, że Tomasz poprawił się z trzeciej pozycji na drugą. Jeśli taka będzie dalej konsekwencja, no to powinien w następnym biegu już zdobyć 3 punkty. W tej chwili mamy sytuację taką, a nie inną, że prowadzi Dania z 15 punktami. Drugie miejsce zajmuje Australia z 12. Tyle samo punktów mamy my Polacy, natomiast Australia jest przed nami, dlatego że ma 3 indywidualne zwycięstwa, podczas gdy my mamy tylko jedno. No i w zasadzie to, czego wszyscy się spodziewali, czyli Finlandia na czwartym miejscu, tylko z trzema punktami. Kenneth Bier na Państwa ekranach, a my wypatrujemy tutaj Jarosława Hampela, który musi najbardziej w naszej drużynie się poprawić. On jako jedyny przywiózł 0 w pierwszej serii startów. Dodajmy jeszcze, Zbyszek, może ciekawą obserwację, skoro jeszcze kilka sekund do startu, w zasadzie minuta i 34 sekundy, że arbiter Jim Lawrence był tutaj na naszym stanowisku, przyszedł, bowiem takimi przepierzeniami tylko oddzielone są te stanowiska na stadionie w Wojens, na tej wieży, i chciał koniecznie obejrzeć powtórkę tej akcji Grzegorza Walaska, kiedy przejechał, wydawało się, być może dwoma kołami po trawie, tak, ale realizator nie zaprezentował. Mieliśmy tutaj dużo szczęścia, bo no, nie jestem w 100% pewny, ale
jest duża szansa. Ale Krzysiek myślę nam powie. On najlepiej chyba, on najlepiej wie, bo zawodnik to po prostu czuje. Czuje. No ale sędzia zaliczył, mamy trójkę z tamtego biegu, a nie wykluczenie, stąd też tutaj duże brawa dla realizatorów, że nie pokazali sędziemu pełni tego biegu. No teraz liczymy na Jarka Hapela. Boję się, Zbyszku, że gdyby to chodziło o akcję w drugą stronę, czyli o przejazd ewentualny po trawie zawodnika jakiejś innej drużyny, wtedy stanowczo domagałbyś się, aby ten realizator, Duńczyk, twój rodak, szybko się obudził. Tam napił się jakiejś kawy i żeby był przytomny. Hampel na pierwszym polu, na drugim Kauko Nieminen z Finlandii. Trzecie pole, żółty kask, Bjarne Pedersen z Danii i z zewnętrznego pola w białym kasku Jason Kramp. No jak poprawi się Jarosław Hampel. Ten start może nie jest atomowy, ale Jarek wypchnie Krampa. Nie, Kramp przejeżdża obok naszego zawodnika bardzo szybko, ale na czele jest Bjarne Pedersen. Kramp teraz idzie po dłużej. Jarosław Hampel niezdecydowany, jakimś torem pojechał mniej więcej taką średnią tego, co Bjarne Pedersen wąsko i Kramp szerzej. Teraz Kramp zmieni sposób jazdy, bo będzie starał się zaatakować Bjarne Pedersena, ale wie, że musi bronić się również przed atakiem jadącego na trzeciej pozycji Jarosława Hampela. Kauko Nieminen w tym wyścigu raczej nie zapunktuje, chociaż bardzo blisko Finn za plecami naszego reprezentanta. Ciągle Bjarne teraz tak dziwnie wolno wyjeżdżał z drugiego wirażu. Kramp już tam się czai, już szuka swojej szansy, pójdzie po dłużej, nie zostawi mu miejsca. Obaj koledzy liderzy zespołu Pool z Wielkiej Brytanii. Dżentelmeńsko, elegancko pojechał Bjarne, ale Kramp zawahał się tam na moment. Nie był w stanie wykorzystać swojej szansy. Kolejną trójkę ma Dania, Bjarne Pedersen. Dwa oczka dla Australii. Na drugiej pozycji przyjechał bowiem Jason Kramp. My mamy tylko jeden punkcik, a więc poprawił się Jarosław Hampel, ale nieznacznie. No nie w tym zakresie, jakiego byśmy się spodziewali, no bo przywiezienie za plecami tylko Kauko Nieminena ciągle pozostawia nam sporo do życzenia i pozostaje żywić nadzieję, że Jarosław Hampel w końcu się dopasuje. No i będą, jeśli nie dwójki, to może nawet trójki. No oby tak było, bo w tej chwili tutaj jesteśmy skazani tylko na tę walkę między drugim a trzecim miejscem, co absolutnie nie pokrywa, nic nam nie daje. To w tej chwili tutaj trzeba naprawdę wygrywać z takimi zawodnikami jak Bjarne Pedersen, tudzież Nick Iversen, czy Kenneth Bieja. Z tymi zawodnikami nasi chłopcy muszą po prostu wygrywać, jeśli myślimy w ogóle o zajęciu tutaj pierwszego miejsca. Stąd też tutaj z tego biegu specjalnie zadowoleni być nie możemy. Aczkolwiek uznanie wyższości Jasona Krampa to też nie jest czymś, czy tak powiem, czymś nowym. Szybki strasznie był Kramp i tutaj Jarosław Hampel dobrze jechał przy krawężniku, ale kiedy złożył się, Kramp był już na tyle szybki, że był w tym miejscu, w które chciał się wynosić Jarosław Hampel. Musiał oczywiście skorygować tor sposób swojej jazdy, wytracić nieco prędkości, żeby nie wpaść na Australijczyka. No i zakończyło się to ostatecznie wszystko tylko jedynym oczkiem. Dziewiąty wyścig już przed nami. Szybko prowadzi Anglik te zawody. Kto, Zbyszku, jedzie w dziewiąty? Zobaczymy Kaja Laukanena, Rune Holte, Chrisa Holtera i Niki Petersena. Jestem ciekaw głównie tej rywalizacji między Nikim a naszym Rune Holtą. Oni tutaj mają, że tak powiem, sobie pewne rzeczy do udowodnienia, stąd też tutaj spodziewam się właśnie, że ci dwaj zawodnicy będą tutaj na dwóch pierwszych miejscach. Ale przedstawiłeś, Zbyszku, obsadę niezgodnie z ustawieniem na starcie, tylko tak jak są wpisani w programie, a oni przecież nie są polami od krawężnika. Tak, przepraszam. Proszę cię o korektę. Więc Kyle Laukanen pojedzie z pola pierwszego w kasku czerwonym. Nasz Rune Holta z drugiego toru pojedzie w kasku niebieskim. Z trzeciego toru zobaczymy Niki Petersena w żółtym kasku i z Chrisa Holtera w białym z pola czwartego. Holta z problemami startował w swoim pierwszym starcie, później na dystansie wywalczył punkty. Zaciśnięte mocno nogi, palące się kewlary od gorącego tłumika Rune Holty. Za wysoko frunął tutaj Rune, no i Niki Pedersen to wykorzystuje, ale Holta przytomnie, już jest na drugiej pozycji, tylko że teraz zaatakuje.
Patka Laukkanen, na razie Holta dosyć szeroko jedzie, ale wyjedzie z tego wirażu na drugim miejscu. Laukkanen jest trzeci, a czwarte miejsce na razie Chris Holder wiezie dla Australii w tym wyścigu. Teraz mocno pochylił się, przyczaił na swoim motocyklu Patka, który teraz ma przerwę w startach w Wielkiej Brytanii. Oj, coś się stanie. Rune Holta opanował to, ale był bardzo wysoko na kole. Oczywiście nie uderzył w bandę, ale spadł na ostatnią pozycję. Szkoda, że tak się stało, bo rywale znów nam, proszę Państwa, odskoczą. Najlepiej skorzystał na tym. Tam tworzy się jakaś rynienka na wyjściu z pierwszego wirażu, bo tam wpadają w nią zawodnicy. Mocno dymiący motocykl Nickiego Pedersena, być może jakieś problemy sprzętowe, jeśli jeszcze nie dotknęły, to wkrótce dotkną Nickiego. Trójka dla reprezentacji Danii, Nicky Pedersen, dwa oczka po błędzie. Po tym ratowaniu się Rune Holty przywozi Patka Laukkanen dla reprezentacji Finlandii, a więc zobacz, Zbyszek, mają już 5 punktów. Znaczy Finlandia tutaj każdy punkt, jaki zdobywa, to w zasadzie się cieszy. Ich pozycja czwarta nie zostanie tutaj chyba do końca zagrożona. No niestety dosyć jakieś takie dobre humory, które mieliśmy po pierwszym okrążeniu, gdzie nasz zawodnik był na drugim miejscu. Szybko musieliśmy jednak odstawić do lamusa, bo... No to patrzymy, Zbyszek, na powtórkę. Niestety po fatalnym błędzie Rune... No cieszmy się, że opanował ten motocykl i dojechał cało i szczęśliwie do mety, ale niestety punktu nie zdobył. Dynamicznie pojechał tutaj Rune Holta. Brutalnie wyjeżdżając na zewnętrzną, zakończył tutaj marzenia Chrisa Holdera o zdobywaniu punktów. Obaj mocno się zakołysali na swoich motocyklach, no ale pojechali szczęśliwie dalej. No i tu jest ten moment, straszliwa przyczepność, jaką złapał motocykl Rune Holt. Oczywiście gaz całkowicie w dół, no i tylko ratowanie się przed tym, aby nie wylądować na bandzie. No, tak jak powiedziałem, no, tylko trzeba się cieszyć, że się nic mu nie stało, że dojechał cały i szczęśliwy, no ale zdobyczy punktowej żadnej z tego biegu. I twój optymistyczny plan wykorzystywania tych wewnętrznych pól, które są dosyć dobre jeszcze, no niestety też spala nam na panewce. 13 punktów mamy, nie jest to dużo. Teraz trzecie pole będzie miał Grzegorz Walasek. No ale Grzegorz Walasek, widzieliśmy to w jego pierwszym starcie, był przynajmniej bardzo dobrze dopasowany. Wiedział, jak trzeba wyregulować motocykl. W teamie Grzegorza Walaska jest Dawid Kujawa, wybitny specjalista od regulacji gaźników na przykład. Z tym miał olbrzymie problemy Grzegorz Walasek na początku tego sezonu. Był mocno zagubiony, no ale pojawił się Dawid Kujawa, przebywający na stałe w Szwecji. Przypomnijmy, nasz mistrz świata juniorów z 2001 roku. No szkoda, że tak Dawid zakończył szybko karierę. No ale niestety nie wytrzymał chyba tej presji takiego wielkiego sukcesu, jakim jest niewątpliwie zdobycie tytułu mistrza świata juniorów. Tak, w związku z tymi tragediami, które dotknęły polski sport żużlowy, ktoś powiedział, może to lepiej, że Dawid pojechał po prostu do Szwecji, rzucił tutaj ten żużel w Polsce, tą presję, bo po prostu ciągle jest z nami i cieszy się życiem, mimo że nie jeździ na żużlu. Nils Christian Iversen, Rory Schlein, Grzegorz Walasek i Tero Arnio, ale nie poszła taśma na zewnętrznym drążku do góry, a więc wyścig oczywiście tego startu nie bierzemy pod uwagę. Jest z nami sędzia. Który nie jest pewny jeszcze swojej decyzji. Oczekuje na powtórkę. No one touch. Oczywiście tak jest. Cała czwórka, tak? Cała czwórka jedzie dalej. Chciał się upewnić, czy przed tą awarią taśmy startowej nikt nie dotknął po prostu taśmy, czy ktoś nie powinien być z tego wyścigu wykluczony. Ta powtórka pokazała nam, że to jest jednak awaria maszyny startowej. Zresztą to jest jedyna słuszna decyzja, jaka mogła być podjęta. Zdecydowanie tak. Duńczycy, Jesper Biensen na naszym ekranie, to jest ten szósty zawodnik, bo są od tego roku rezerwowi, Zbyszku. Tak, to jest bardzo dobre. Innowacje. To jest bardzo dobre, ponieważ niejednokrotnie jakaś kontuzja przekreślała cały trud. Więc wytłumaczmy, Zbyszek, po co są rezerwowi. Zawsze się mówiło, że w drużynowym Pucharze Świata reprezentacja to pięciu zawodników,
No i zadawaliśmy między innymi na naszej antenie wielokrotnie pytanie, no a co jeśli ktoś się przewróci i sobie poobija na przykład nadgarstek i nie może jeździć? W ubiegłych latach nikt nie mógł wskoczyć za tego zawodnika, musieli po prostu, mało było takich przypadków. Myślę, że na palcach jednej ręki byśmy policzyli te przypadki, że wyścigi jeździły w trzyosobowych obsadach. No ale istotą tych zmian było jak gdyby zagwarantowanie zastępstwa za zawodnika, który jest kontuzjowany. I taki też jest regulamin. Zawodnik rezerwowy może wskoczyć tylko za zawodnika, w przypadku którego lekarz twierdzi, że jest niezdolny do jazdy do końca zawodów. A jest ten rezerwowy, to nie jest rezerwowy. Tak, to jest dobre nastroje tam na torze. Ole Olsen żartuje sobie z Jasonem Crampem. A więc tak jak mówimy, ten rezerwowy nie daje szansy manewru taktycznego, że ktoś jedzie słabiej, więc próbujemy zawodnika z rezerwy. Nie, nie, Damian Baliński, który jest naszym rezerwowym, nie może dzisiaj wyjechać po prostu na tor i wolelibyśmy, żeby nie wyjechał, żeby po prostu nikt tutaj nie ucierpiał. Damian zna swoją rolę w tym zespole, wie, że jest pod szóstką i on na pewno z tego powodu się nie obrazi. Być może dostanie swoją szansę, bądź to w barażu, bądź to jeszcze w finale na swoim domowym torze w Lesie. Bardzo sobie tego życzył, ponieważ Damian jest to zawodnik bardzo dobry, który szczególnie w Lesznie jest w stanie pojechać bardzo dobre zawody, ale z kogo zrezygnować? No właśnie, ciężkie zadanie będzie miał Marek Cieślak, mówił przed tymi zawodami, zobaczymy co tu się dzisiaj stanie, wtedy będziemy myśleć, długa droga do Polski, można w tym czasie porozmawiać, wymienić opinie, w poniedziałek trening naszej drużyny na stadionie w Lesznie, będziemy się tam przygotowywać do, prawdopodobnie po tym co już tutaj Zbyszek widzimy po 9 wyścigach, do chyba jednak czwartkowego barażu, aczkolwiek punktów jeszcze mnóstwo do zdobycia, no i nasi zawodnicy, gdyby nagle dopasowali lepiej motocykle, gdyby ich forma wzrosła w tych najbliższych kilkudziesięciu minutach, to możemy jeszcze oczywiście te zawody wygrać, ale groźni rywale, bo widzimy, że i punktują solidarnie Duńczycy, groźni są Australijczycy, może nie wszyscy ci młodsi reprezentanci kraju z antypodów nie zdobywają dużych ilości punktów. Chris Holder ma 2, Rory Schlein na razie 1 punkcik. W jednym biegu, stąd też tutaj jeszcze możesz coś zdobyć, prawda? No oczywiście, Zbyszku, tak, masz rację. Bo Rory Schlein tak, jedzie teraz w wyścigu 10. Powtórce tego wyścigu. No i trzymamy kciuki za naszego Grzesia Walaska, żeby poszedł za Powiedzmy ciosem. Może jeszcze, że René Lehtinen jest rezerwowym w Finlandii. Damian Baliński wspominany już w naszej drużynie. Davy Watt w drużynie australijskiej i Jesper B. Jensen jest 6. zawodnikiem reprezentacji Danii. Nils Christian Iversen na 1, Rory Schlein na 2, Grzegorz Walasek na 3 i Tero Arnio na polu 4. Tak przedstawia się obsada powtórzonego wyścigu numer 10 i oni już za chwilę pojadą w bój. Walasek tym razem nie wystartował tak koncertowo jak w swoim pierwszym starcie, ale przebija się tam po zewnętrznej. Na razie jest 3, teraz śmiało wszedł po dłużej na prowadzeniu Nils Christian Iversen. 2 jedzie Rory Schlein, wymusił teraz szerokie bardzo wejście w pierwszy wiraz Schlein na Grzegorzu Walasku. Robi się z tego długa prosta, ale nie pociągnął, bo nie miałby się gdzie tam zmieścić między dwoma rywalami. A więc ciągle puk Iversen i fenomenalna akcja. Ach ta trawa, Jim Lawrence, sędzia tych zawodów, na pewno zaraz tutaj znowu do nas przybędzie, aby upewnić się, czy Walasek nie przejechał po trawie. Grzegorz Walasek, wielkie brawa, no przypomina się proszę Państwa i baraż i finał w roku 2005 we Wrocławiu, kiedy Grzegorz Walasek jeździł koncertowo, kiedy nasza drużyna zdobywała Mistrzostwo Świata, w barażu nie znalazł pogromcy. Grzegorz Walasek jedzie dynamicznie, wielkie brawa, Zbigniew Tokarski już je bije. 3 kolejna dla naszej reprezentacji, a w pokonanym polu zostawił Puka Iversena. 2 punkty dla Danii, Rory Schleina, 1 oczko dla Australii i Tero Arnio, ten młody zawodnik. Możemy to skwitować tak, że raczej statystował nam w tym wyścigu, a więc kolejne 0 dla Finów. Oni po 10 wyścigach mają 5 punktów, a ile
nasze statystyku mają reprezentacje Polski, Australii i Danii. No nareszcie trochę optymizmu Grzesiu wlał w nasze serca. Dalej prowadzi Dania jednak z 23 punktami. My zrównaliśmy się po raz kolejny z Australią i mamy tych punktów 16, tyle samo co Australia, ale oni jednak wyżej notowani niż my. No ale przynajmniej widać było tutaj naprawdę fenomenalny atak Grzesia Walaska, który ma wielkie serce do walki dzisiaj i co najważniejsze, bardzo skuteczne są to jego ataki przy wewnętrznej. No i tutaj naprawdę wielkie, wielkie brawa dla Grzegorza za ten fantastyczny manewr. Wiedział już, że tam trzyma. Proszę, jak pięknie zrobił to Grzegorz Walasek. Miał to przećwiczone. Wjechał idealnie w tą przyczepną ścieżkę. I momentalnie dwaj rywale zostali za plecami. Mogli sobie pooglądać czwórkę na plecach Grzegorza Walaska. Tyle, proszę Państwa, zdarzyło się w wyścigu 10. Dwie serie za nami. Czekamy na oficjalne przedstawienie statystyki, klasyfikacji. Dania na prowadzeniu, my i Australijczycy po 16. Finlandia, jak mówiliśmy, 5, za nami 10 wyścigów. Zobaczmy, jakie nastroje w naszym warszawskim studiu. Dziękujemy bardzo. Nastroje całkiem dobre, bo jeździmy nieźle. Tutaj padło coś takiego, że nasi komentatorzy stwierdzili, jeśli miałby jeździć w barażu czy w finale Damian Baliński, to Stefan, twoim zdaniem za kogo powinien jeździć Baliński, który przecież świetnie zna leszczyński tor i który jest ostatnio w dobrej formie? Zobaczymy. Ja to na miejscu trenera zrobiłbym coś takiego. Kto dzisiaj najmniej oczek, ten odpada z gry, wchodzi następny. I jest sens, myślicie, takiej zamiany? No, Baliński na pewno będzie dobry w Lesznie. Zobaczmy, czym ten turniej się skończy. Wtedy będzie można coś decydować. Sebastian, gdybyś ty był coachem. No, na pewno jeszcze to jest... Kiedyś może będziesz. Kiedyś może. Mówię to. Powiem szczerze, jeszcze za wcześnie cokolwiek powiedzieć i jakie roszady robić już myśląc o baranżu. Na pewno mając baranż, będzie więcej manewrów można wykonać, jeżeli będziemy jeździć w baranżu. Wolałbym, żeby chociaż zaczynają Duńczycy nam uciekać i będzie ciężko ich dogonić. Podejrzewam, że myślę, że będzie baranż i finał. Są dwa mecze dodatkowe, będą treningi. Na treningach będzie na pewno męska rozmowa. Po treningach to jak się czuje na siłach, kto chce podjąć walkę. I więcej można. Kto powiedzmy, pojechałem dzisiaj słabo, ale na przykład na baranż jakieś słowo, powiedzmy, dam siebie wszystko, to będzie ważne. Z drugiej strony na razie najsłabiej w naszym teamie jedzie Jarek Hampel, ale przecież on też idealnie zna tor w Lesznie. Tor na co dzień jest. Trudno by było, Stefan, co? No trudno by było Jarka skreślać. Ja myślę, że Jarek się jeszcze obudzi. Zobaczymy, będzie wygrywał dzisiaj jeszcze. Jaki błąd popełnił Rune Holta? Nie wiem, czy my już możemy zaprezentować bieg z Rune Holtą. Jeśli nie, to tak na sucho, Sebastian. Jaki błąd popełnił? Bo czy to był błąd? Czy widzieliśmy go na drugiej pozycji, nagle stanął, spadł na ostatnią? Dziura? Raczej taki, może to nie był może błąd, no bo w pewnym sensie był na drugiej pozycji. Jest w miarę równo widać dość szybki na torze Wojens i jechał dość swobodnie. Widziałem, że dość wypuszczał sobie motocykl coraz bardziej, szukając prędkości, doganiając, nie wiem, kto był na pierwszej pozycji w tym biegu. No i tam jest z wyjścia z pierwszego łuku, są bodajże nawet dwie dziureczki małe i tą swobodę za luźno dał jechać swojemu motocyklowi, złapał dziurę i automatycznie stracił. Dobrze się szczęśliwie skończyło, bo wyglądało to groźnie, ale stracił pozycję, punkty. Teraz posłuchajmy rozmowy z kolejnym naszym reprezentantem, tym razem Krzysztof Kasprzak. Przepraszam bardzo, dostaję sygnał, że falstart, trochę za wcześnie, ale będzie na pewno rozmowa z Krzysztofem Kasprzakiem. Stefan, wiadomo, że u nas od pewnego czasu mamy taką zasadę właśnie, że łączymy świat rozrywki ze światem właśnie sportu. Jakie były twoje pierwsze... O, teraz dostaję sygnał. Może za chwilę, Stefan, opowiesz o swoich pierwszych wizytach na Stadionie Żużlowym, ale posłuchajmy rozmowy z Krzysztofem Kasprzakiem. Krzysztof Kasprzak razem ze mną. Krzysztof, 4 punkty na twoim koncie po 2 startach. Myślę, że to niezły wynik. Widzę, że jesteś strasznie skoncentrowany, ale czy jesteś zadowolony? Nie potrafię stwierdzić. To sam powiedz. Na pewno nie źle, ale wszyscy muszą jechać równo i robimy wszystko, żeby tutaj wygrać i uniknąć barażu w Lesznie, więc wszystko jest okej. Tor jest trochę dzisiaj
wiadomo, tylko krawężnik, bo dużo wody strasznie stało wczoraj i padało całą noc i gdy się odsuniesz od krawężnika, już po prostu przycinają zawodnicy, nie ma szans, ale miejmy nadzieję, że to się odsypie i będzie więcej walki. A co do mnie, to troszkę jeszcze ze startu, tak nie mam tego czegoś, ale mi się wydaje, że już będzie z biegu na bieg coraz lepiej, bo im więcej jazdy, tym lepiej dla mnie. Dobrze, wszyscy twoi kibice żużla ogólnie wiedzą, że twoim największym mentorem i nauczycielem jest chyba tata i słyszałam już tutaj głośne dyskusje w twoim boksie, to co tata powiedział, co w tym momencie jest najważniejsze przy twojej jeździe? No, żebym się troszkę więcej obudził i wtedy będzie wszystko ok, bo wyprzedziłem Andersena i Biernego, Pedersena, oni chyba będą tutaj najszybsi dzisiaj, więc sprzęt jest wszystko ok, tylko ja troszkę się pobudzę i będzie ok. Przy okazji pozdrawiam mamę, która mnie dzisiaj ogląda, brata oraz Elin, trzymajcie kciuki. Mamy brata i jeszcze kogoś tam pozdrawiamy. Oczywiście chciałam jeszcze jedną rzecz ważną spytać. Ty jesteś strasznie ambitnym zawodnikiem, to wiadomo. I tak zastanawiam się, czy też ambicjonalnie traktujesz właśnie te zawody, bo wiemy, że orzełek na piersi to jest rzecz bardzo ważna, ale z drugiej strony ty możesz chcieć też pokazać się i zaistnieć za chwilę w Grand Prix. Tak, no moje marzenie jest awans do Grand Prix. W tym roku tutaj jest klasyfikację 15 września, więc i też dobry trening przed tym, no ale wiadomo, chcę się też pokazać na arenie międzynarodowej, bo zawsze ten stres mnie spalał i nie pokazywałem się dobrze, a chcę pokazać, że tak dobrze pojadę dzisiaj, jak jadę w ligach zagranicznych i w lidze polskiej, więc jeszcze punkty moje dorzucę i kolegów, ażebyśmy dzisiaj tutaj wygrali z Duńczykami, z Australijczykami i z Finami. No to życzę spełnienia planów twoich indywidualnych i narodowych. Dziękuję. Pozdrawiam kibiców. Miejmy nadzieję, że będzie ok. Stefan, wrócę do pytania. Twoja pierwsza wizyta, gdzie i kiedy na stadionie żużlowym? Na stadionie żużlowym byłem po raz pierwszy jako kilkuletni chłopiec w Opolu, w moim rodzinnym mieście. Potem jako 10-12-latek obserwowałem wspaniałą karierę naszego opolanina Jerzego Szczakiela, jedynego przecież mistrza świata jako Polaka. I to było wcześniej, zanim w ogóle dowiedziałem się, zanim zdecydowałem, ani w ogóle zanim miałem gitarę w rękach. Także najpierw stadion żużlowy, najpierw sport żużlowy, a dopiero potem gitara, dopiero potem znacznie, dużo czyli potem niewiele, zespół. Niewiele brakowało, żeby polska scena muzyczna nie miała tak świetnego gitarzysty, a miała za to żużlowca, tak? Nie wiem, czy tak, ale kibica na pewno. Jak z Sebastian ze znajomością twórczości TSA? No bardzo, powiem szczerze, w ten ostatnich czasach, jeszcze jak dowiedziałem się, że mam przyjemność, to aż sam sobie przypomniałem, mówię, i właśnie te najlepsze kawałki. Jest energia, prawda? Tak jest. Energia. Miejmy nadzieję, że energię odmieli nasi reprezentanci. Pytanie od nas do komentatorów, bo zauważyliśmy, że nie ma dmuchanych band. Panowie, czy możecie coś na ten temat powiedzieć, że dlaczego w Wojens akurat właśnie dzisiaj zawody odbywają się bez dmuchanych band? Możemy powiedzieć o tym, ale za chwilę, bo ważniejsza, Grzegorz, jest informacja taka, że Grzegorz Walasek jako joker w polskiej reprezentacji, traciliśmy 7 punktów do prowadzącej Danii i trener, menadżer Marek Cieślak postanawia jak najszybciej wypuścić w bój jokera. Wiemy, że joker punktuje podwójnie, a więc można zdobyć 6, albo można zdobyć 4, albo można zdobyć 2. Albo można zdobyć podwójne zero. A dlaczego nie ma dmuchanych band? Po prostu ktoś nie przywiózł tej dmuchanej bandy, jaka służy firmie BSI, która jest wożona na wszystkie stadiony, gdzie odbywa się Grand Prix. Uznali to za zbędny wydatek i dzisiaj w Wojens po prostu jeździ się bez dmuchanej bandy. Niebieski kask, Walasek. Czy wyprzedzi rywali? Na razie jest czwarty, ale Grzegorz, wielkie serce. Ach, jak teraz mocno pociągnęło Rory Schlein. On już spadł na ostatnie miejsce, więc już mamy co najmniej 2. Schlein jednak kontratakuje wściekle. No i Grzegorz Walasek spada na ostatnie miejsce. Nawet Jucha Hautamäki jest na drugim miejscu, a prowadzi w tym wyścigu Kenneth Biera, więc nie najlepiej to się ułożyło. Teraz znów rozpędził bardzo mocno maszynę Grzegorz Walasek, ale nie udała się ta akcja, bo rywale zmienili swój tor swojej jazdy. Walasek ciągle jest czwarty, wyprzedzi teraz po kredzie Rory Schleina, nie wyprzedzi. No, bardzo blisko jest Hautamäki i Schlein. Być może Grzegorzowi za chwilę znowu uda się wycelować w to miejsce przy krawężniku. Wjechał tam, był bardzo szybki. Czy nie potrąci teraz Hautamäkiego? Wywiózł go ostatecznie. No, ale to jest ciągle tylko druga pozycja, więc ciągle 2 punkty meta. Nie uda się wyprzedzić Schleina, więc ten joker nie przynosi nam wielkiego sukcesu.
proszę Państwa, w tych zawodach. Kenneth Bier natomiast z reprezentacji Danii zdobywa swoją kolejną, drugą już trójkę. Drugi przyjechał na metę, Rory Schlein z reprezentacji Australii. On ma dwa i my również mamy dwa, no bo Grzegorz Walasek przyjechał trzeci, a więc 1+1. To daje nam w sumie 18 punktów. No tak, no tutaj niestety nie będziemy mieli zbyt wesołych nastrojów po tym biegu. Niestety po dwóch trójkach teraz dosyć słaby bieg w wykonaniu Grzesia Walaska. Daleko szybko uciekł Kenneth Bier i w zasadzie już był poza ich zasięgiem. Tutaj Grzesiu musiał się bardzo, bardzo mocno natrudzić, aby wyprzedzić któregoś z pozostałych rywali. Niestety ta sztuka udała się tylko udało się wyprzedzić Houghton Mackiego, a Schlein niestety daleko, daleko chyba niżej notowany niż nasz Wiesław pokazał mu dzisiaj, że potrafi też z nim wygrać. Źle się stało, niestety tylko dwa punkty to jest... Jaki Wiesław? Grzesiu, przepraszam. Myślałem, że wspomniałeś tutaj o Wiesławie Jagusiu. Nie. Wiesława nie ma na razie w reprezentacji, ale może jeszcze do niej wróci, musi wrócić. Trafić. Tutaj jestem wielkim kibicem Wiesia Jagusia, stąd też tutaj wierzę w to, że będziemy go widzieli niedługo znowu w plastronie z orłem na piersi. No ale ten bieg jednak niestety do jakichś tam wielkich sukcesów polskiego menadżera nie przejdzie. Tylko dwa punkty straciliśmy Jokera. No i jedziemy dalej, zobaczymy. Ciągle możemy stosować rezerwy taktyczne, czyli zamieniać zawodników, potwierdzenie rezultatów. Bier 2. Przepraszam, chyba to było wykluczenie, tak? Czy co to było? A więc tak, a więc wykluczony byłby z tego wyścigu Rory Schlein. Będziemy musieli za chwilę naszą punktację tutaj skorygować. Patrzymy na statystykę. Schlein był w tym wyścigu wykluczony za przejechanie... Dwoma kołami prawdopodobnie. Trawnika. Nie wolno Ole Olsenowi niszczyć tutaj trawnika. On co prawda tam przy krawężniku mocno wydeptany. Ole Olsen nie jest w ogóle dzisiaj najszczęśliwszy, ponieważ w rano zmarł jego teść w wieku 83 lat. Także również żona Ole Olsena, która zawsze tutaj dogląda zawodów rozgrywanych na stadionie w Wojens, organizuje je dzisiaj. Nie ma jej po prostu, no bo w tym ciężkim dla niej dniu wolała zostać po prostu poza stadionem. Wyścig 12. Rune Holta z pierwszego, Ryan Sullivan z drugiego, Jonas Kilmacorpi pole trzecie i Bjarne Pedersen z pola zewnętrznego. Macie Państwo ponad nazwiskami punktacje poszczególnych drużyn. I widzimy, że Polska ma tych punktów 20, a więc czyli jednak nie 1+1, tylko 2+2 i to nam tutaj diametralnie zmienia całą punktację. Jeszcze chwila do rozpoczęcia wyścigu 12. No i kto? Czy Holta pojedzie za 3? Znowu Duńczyk najszybszy, proszę Państwa. Bjarne Pedersen jest z przodu, a na drugim miejscu Jonas Kilmacorpi. Musi teraz szeroko bardzo wejść w ten wiraż, upadek Australijczyka Ryana Sullivana, ale on zabiera już swój motocykl. I on nawet nie zgasł, a więc Sullivan jedzie dalej w tym wyścigu. No ale cóż, Holta prawdopodobnie nie będzie miał 3 punktów, bo na razie jedzie trzeci, bowiem Jonas Kilmacorpi wyprzedził go w międzyczasie. I to Finn jedzie teraz na drugiej pozycji za plecami Bjarne Pedersena. Kontynuuje jazdę ambitnie Ryan Sullivan na wypadek jeszcze jakiegoś defektu albo na wypadek wykluczenia. Brawa za tą postawę Australijczyka. Znowu Holta idzie w górę ze swoim motocyklem. Myślę, że po tym przejeździe na kole już na pewno nie dogoni Kilmacorpiego. Trójkę mają Duńczycy, Bjarne Pedersen. 2 punkty dla reprezentacji Finlandii. I te punkty, kolejną swoją dwójkę zdobywa Jonas Kilmacorpi. 1 punkt dla Polski, Rune Holta. I bez punktów Australia. 0 przywiózł Ryan Sullivan, ale on wcześniej zanotował upadek.
Tak, po tej decyzji sędziego o wykluczeniu Australijczyka z biegu 11, tutaj troszkę wprowadziliśmy Państwa w błąd, jeśli chodzi o punktację. Teraz aktualna punktacja po 12 biegu wygląda następująco, że Dania ma 29 punktów, Polska znajduje się na drugim miejscu z 21 punktami. Na trzecim miejscu jest Australia, która przy dwóch zerach w ostatnich biegach ma tych punktów 16, a Finlandia ma tych punktów już w tej chwili 8. Duże kłopoty dalej ma Holta jednak z jazdą. Tutaj stawia go, ma duże problemy, szczególnie tutaj na pierwszym łuku, gdzie go podnosi. Także myślę, że jeśli nasi trenerzy mają z kogoś zrezygnować, to tutaj pozycja Holty jest dosyć zagrożona. No ale kto? Baliński? Ja bym dał chyba szansę. Czy może Rafał Dobrucki wspominany tutaj? Dosyć równa, wysoka forma naszego eksperta, naszej stacji. A więc może Rafał, a może Damian Baliński? Może w miejsce Jarka Hampela, który też dzisiaj nic nie jedzie. Rewolucyjne zmiany w naszej kadrze na Leszno? No zobaczmy. Może Wiesław Jagus jeszcze? No, Wiesiu jeszcze po tej kontuzji nie jest tak w 100% chyba jeszcze pewnym punktem, aby już na niego stawiać. Będziemy się zastanawiali. Myślę, że mądrzejszy będzie jeszcze po rozegraniu kolejnych, proszę Państwa, 13 wyścigów nasz sztab szkoleniowy. Czyli Marek Cieślak i Piotr Żyto, również Mirosław Kowalik z pewnością obejrzy z odtworzenia naszą transmisję i wysłucha wszelkich uwag na temat tego, co działo się dzisiaj w Wojens, w pierwszym turnieju eliminacyjnym, z którego transmisję przeprowadzamy. W ogóle to już jest piąty rok, Zbyszku, naszych transmisji z drużynowego Pucharu Świata. Zaczęliśmy w roku 2003 z Danii, później w czwartym była Wielka Brytania, później w 2005 już był taki skokowy ten Puchar Świata, bo jeździł i w Szwecji, i w Anglii, i kończył się w Polsce w ubiegłym roku. Byliśmy i w Rybniku, i w Malili, i kończyliśmy w Reading, a teraz jesteśmy najpierw w Wojens. W poniedziałek przypominamy zawody w Coventry, drugi turniej eliminacyjny. No i później wielkie święto Speedwaya w Lesznie. Są podobno jeszcze bilety na te zawody. Do zawodów w Lesznie, do obu turniej wrócimy. A teraz Lee Adams z pierwszego, Nicky Pedersen z drugiego, Kauko Nieminen z trzeciego i Grzegorz Walasek teraz ambitnie walczący z Lee Adamsem. Adams, gentleman światowych torów, zostawił tam miejsce, ale Grzegorz Walasek nie chciał tam wchodzić, bardzo szybko na zewnętrzną. Jedzie drugi za plecami Kangura, ale teraz zaatakuje Nicky Pedersen. Nicky jest już bardzo blisko, wydawało się, że wyprzedzi. No i teraz wyprzedził, bo Grzegorz wyhamowany szprycą spod koła Adamsa spada ostatecznie na trzecie miejsce. Znów tą swoją ulubioną ścieżką przy krawężniku na wyjściu z drugiego wirażu, ale na razie to było za mało na Nickiego Pedersena. Teraz wejdzie bardzo szybko, po dłużej. Mocno musiał tam wykontrować motocykl, zabrakło prędkości. Ciągle Nicky Pedersen jest drugi, Adams niezagrożony z przodu, no a Kauko Nieminen jedzie z tyłu i obserwuje tą pogoń. Walaska za Nickim Pedersenem, wyjeżdżają z ostatniego wirażu, trójkę wiezie już Adams, już ją dowiózł. Nicky, dwa punkty dla Danii, jedno oczko Grzegorz Walasek, a więc czmychnęła gdzieś ta forma Grzegorza Walaska, którą tutaj napawał nas optymizmem na początku zawodów. Były dwie trójki. Teraz jest dosyć słabo. Gdyby nie to wykluczenie Schleina, to przywoziłby trzecie miejsce. Grzegorz Walasek bez punktów w wyścigu 13. Kauko Nieminen. Tak, bieg w sumie bardzo ładny. Szkoda, że nie zakończony jakimś wielkim zwycięstwem naszego reprezentanta. Stracił punkt jeszcze na rzecz Nicky Petersena. Daleko z przodu jechał Adams i niestety no, tylko jeden punkt, ale tutaj rywale naprawdę bardzo mocni są. Tutaj ten jeden punkt wtedy w sumie mu nie przynosi. Ale apetyty mieliśmy większe, ponieważ tutaj były sytuacje, w których jeszcze nawet istniała szansa na to, aby wyprzedzić Adamsa. Jednak Adams, mimo to, że jest gentlemanem, to jest przede wszystkim świetnym jeźdźcą. Gentlemanem w znaczeniu, że zostawił tak, po tak, prostu tak, tak. Ja tam sobie zdaję z tego sprawę, Piotr. Zobacz, ale po prostu przez całą prostą mógł sobie swobodnie podróżować przy samym ogrodzeniu Grzegorz Walasek. No ale jest to jednak świetny zawodnik, który
wie, co robi, wygrał niezagrożony. No i cała Australia klaszcze. Nicky Pedersen, Zbyszku, ma 2-3-2. Powiedzmy może o jego problemach, bo nie jeździł ostatnio ani w Szwecji, ani w Wielkiej Brytanii. Kamienie w woreczku żółciowym. Tak. Zmaga się z olbrzymim bólem. Nie chce być teraz operowany, bo to wyłączyłoby go na, myślę, przy żużlowcach, którzy szybko przechodzą procesy rehabilitacyjne. No ale woreczek żółciowy to myślę, że 2 do 3 tygodni co najmniej nie byłoby nikiego. No i straciłby turnieje Grand Prix, a przecież jedzie o Mistrzostwo Świata i wraz ze swoim lekarzem od spraw wewnętrznych, specjalistą, robią wszystko, żeby odciągnąć w miarę bezpieczny sposób kontrolowany czas tej operacji do jesieni, kiedy po prostu sezon żużlowy zakończy się. Tak, tutaj na pewno patrzy na swoją bardzo dobrą pozycję w Grand Prix, ale jest też zawodnikiem, który patrzy na swoje drużyny ligowe, stąd też i Szwecja, i Polska. Bez Nickiego tracą bardzo wiele na swojej sile rażenia. No straciły już, bo Nicky nie jeździł przez ostatni tydzień. No ale teraz już wróci i znowu będzie mógł pomagać i Rzeszowowi, czego bardzo, bardzo życzę. I drużynie Hammarby Stockholm, tak. I drużynie Eastbury. No w Wielkiej Brytanii, a w Danii też przecież on czasem jeździ. Jeździ, ale to raczej tutaj Holsted stawia na Puka, który jest dużo tańszy, a robi te same punkty, stąd też Dania tutaj z jego usług zbyt często nie korzysta. Puk jest tańszy, ale wcale nie gorszy, bo Nicky ma 2-3-2, a Puk ma na razie 3-2. No i kto teraz jedzie? Kramp z pierwszego, Kasprzak z drugiego, Kyle Laukkanen z trzeciego i wspomniany Puk z pola zewnętrznego. Dobry start Puka i Iversena. Co robi Kasprzak? Puk idzie po zewnętrznej. Nie starczyło tam prędkości, żeby wyprzedzić, dogonić Krampa, ale na razie Krzysztof Kasprzak wyprzedził Puka, ale jedynie na moment. Kyle Laukkanen jest czwarty w tym wyścigu. No i Puk głodny tutaj walki, głodny zwycięstwa, głodny punktów dla swojej reprezentacji. Jak cień czai się za Jasonem Krampem. Teraz tak w taki ekwilibrystyczny nieco sposób wypuścił ten motocykl na wyjściu z drugiego wirażu, aby ta maszyna po prostu szybciej jechała. No ale Kramp jest bardzo szybki w tej fazie zawodów. Na razie nie może Puk go dogonić. Cała czwóreczka blisko. Za chwilę Kyle Laukkanen wejściem po dłużej zaatakuje Krzysztofa Kasprzaka. A tymczasem Krzysztof Kasprzak wyprzedza, proszę Państwa. No nie wyprzedził jeszcze Iversena, ale teraz to zrobi na kresce. Tak jest. Kasprzak jest drugi, a Puk również osłabł nam trochę na dystansie. Duńczycy jeden punkt, Finowie, Kyle Laukkanen na razie w tym wyścigu punktów, w tym wyścigu po prostu dorobku reprezentacji Finlandii nie powiększy. Tutaj cała czwórka jechała bardzo, bardzo blisko siebie, wszyscy byli w kontakcie i praktycznie ani pozycja Krampa nie była do końca pewna, bo Puk go bardzo, bardzo ambitnie tutaj atakował. Później te zaciekłe ataki Puka miały konsekwencję taką, że Krzysiu zbliżył się i potrafił wyprzedzić go. Także tutaj naprawdę bieg nareszcie taki, który jaki chcemy oglądać. Nareszcie nasi zawodnicy wygrywają jakieś punkty na dystansie, a nie tracą, tak jak miało to miejsce w biegach wcześniejszych. Stąd też ja jestem bardzo zadowolony z tego biegu. Odrobiliśmy punkt do Danii. Jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Dania ma tych punktów 32, my tylko 24. Także daleka droga jeszcze, aby Duńczyków dogonić, ale nie jest to wcale nierealne. Stąd też myślę, że trzeba walczyć do końca. Jeszcze kilka efektownych ujęć z walki w wyścigu. 14. Jason Krampf w parku maszyn. Już jest na swoim stanowisku przeznaczonym dla niego właśnie w parku maszyn. Nie widać zmęczenia, pozdrawia Państwa Jason Krampf, zadowolony z tej trójki. No i nie wiem, czym spowodowana jest ta przerwa, że zawodnicy nie wyjeżdżają, nie biegnie czas 2 minut. Czyżby jakaś zmiana przygotowana przez lub Joker? Przygotowana przez na przykład menadżera reprezentacji australijskiej Craiga Boyce'a. Tak, tutaj można było się tego spodziewać. Joker ze strony Australijczyków, a więc właśnie, tylko kto pojedzie jako ten Joker? Czy Adams? Nie widzieliśmy Krampa.
Tak, Lee Adams, kapitan tej drużyny, pojedzie jako joker w wyścigu przeciwko Tomaszowi Golobowi, Hansowi Andersenowi i Tero Arnio. A więc Craig Boyce również w dosyć wczesnej fazie zawodów decyduje się na jokera. Nie chce tracić tego kontaktu przede wszystkim w rywalizacji z reprezentacją Polski, bowiem Duńczycy wyprzedzają Australijczyków już o 10 punktów. No ale w przypadku tutaj stuprocentowego sukcesu w postaci jokera i 6 punktów, to znacznie się zbliżają. Stąd też tutaj jedyna słuszna decyzja według mnie. Craig Boyce czuwa. Craig Boyce to bardzo porządny gość. Jest, był on przed zawodami posiadaczem jedynego egzemplarza gazety Speedway Star, która dotarła do Danii i wspaniałomyślnie użyczył nam jej na czas zawodów. My lubimy ze Zbyszkiem przejrzeć Speedway Stara. Obiecaliśmy, że po zawodach oddamy, no ale w naszych przygotowaniach również korzystaliśmy z takiego periodyka Świat Żużla, bardzo profesjonalnie przygotowana pozycja, wiele statystyk, wiele ciekawostek, dużo historii z tego, jak drużynowe Mistrzostwa Świata były rozgrywane w latach ubiegłych. Tero Arnio z pierwszego, za Chrisa Holdera oczywiście, Lee Adams jako joker, Tomasz Golob, nierówno poszła taśma. Nie wystartował, tylko około 2 metry przejechał Tomasz Golob w tym wyścigu. Rywale pojechali. No ważny start do tego wyścigu. Jim Lawrence ponownie jest przy naszym stanowisku. Nie, tym razem wybrał Duńczyków, chociaż ma tam dalej, nie wiem. Chciał się może przejść nieco angielski arbiter. Patrzymy, czy nie było wcześniej taśmy. Nie, wszystko było tutaj w porządku. A więc, no... Powtórka w czteroosobowym składzie. To... Troszeczkę zawodzi nas tutaj elektryka na stadionie Ole Olsena. To już taka pięta Hillesowa, wiesz, do duńskich stadionów. Pamiętasz. Pamiętamy Kopenhagę i Grand Prix, kiedy właśnie maszyna startowa też sprawiała bardzo, bardzo wielkie kłopoty organizatorom. No i dzisiaj mamy powtórkę z rozrywki. Wymiana taśmy. Oczywiście naturalną czynnością w takiej sytuacji jest chłodzenie sprzęgieł i karterów silnika. Hans Andersen na naszym ekranie, a teraz Jan Stechman, menadżer reprezentacji duńskiej. Pamiętasz, z 1994 roku widziałeś te zawody tutaj na stadionie Wojens? To był ostatni jednodniowy finał indywidualnych mistrzostw świata na żużlu. To była wtedy, to Rickardson. Rickardson wygrał potworny wypadek Tomasza Goloba, ale również bardzo poważną kraksę zaliczył wtedy Stek. No, jeśli tak jest, jeśli tak było, to prawdopodobnie. Tak było, Zbyszku. Ja byłem wtedy na tych zawodach. Dziwne, że się nie spotkaliśmy. Widzisz, no, tutaj wtedy przychodziło po 14-15 tysięcy kibiców. Nie wiem, czy koło 20 wtedy nie było. Bardzo dużo koło. To były takie dziwne zawody, dziwnie rozciągnięte w czasie, że trening był w czwartek przed finałem Mistrzostw Świata. Piątek był dniem zupełnie wolnym, chyba że dla oficjeli i jury FIMU. Natomiast w sobotę dopiero były rozgrywane zawody. No i Tomasz Golob wtedy wielkiego wyniku nie zrobił. Tam były bodaj 2-0 i później dopiero ten upadek. A apetyty po występie rok wcześniej w finale w Poking były rozbudzone. Bo Tomasz Golob wydawało się, że może powalczyć z czołówką światową. No i ten baraż, tak? Był wyścig barażowy. Hans Nielsen, Tony Rickardson i Craig Boyce. Ale to masz pamięć. No i Tony Rickardson fenomenalnym atakiem wyprzedził ostatecznie Hansa, chociaż wcześniej w jednym wyścigu w dosyć problematycznych okolicznościach był wykluczony Hans Nielsen. On mimo swojej maestrii, elegancji, mimo tych przydomków Mozart Speedwaya, profesor z Oxfordu, nie cieszył się zawsze sympatią wszystkich arbitrów żużlowych świata. Tak, to chyba bardziej kontrowersyjna ta decyzja. Rok wcześniej była w Poking, kiedy Summer Molenko skorzystał na wykluczeniu
profesora z Oxfordu. W ogóle bardzo dużo w Danii się mówi na temat tego Grand Prix. Że myślałem, że dużo się mówi na temat Hansa Nielsena. Również, ale to właśnie do czego chciałem, o czym chciałem wspomnieć. Gdyby, przynajmniej tutaj tak Duńczycy mówią, gdyby Grand Prix było rozgrywane dużo, dużo wcześniej, to Hans Nielsen prawdopodobnie miałby tych tytułów Mistrza Świata zdecydowanie więcej. Ponieważ nawet jeśli nie wygrywał tych jednodniowych imprez, czy to poprzez jakieś wykluczenie, tudzież jakąś słabszą dyspozycję tego konkretnego dnia, gdyby wtedy były te Grand Prix, to uważają wszyscy, że jednak korona Mistrza Świata na jego skroni byłaby zdecydowanie częściej. Zdecydowanie, Zbyszku, muszę się z tobą zgodzić, chociaż on i tak był multimedalistą wszelakich imprez. Musielibyśmy dokładnie sprawdzić. 22, jeśli się nie mylę. Medale indywidualnie w parach. Złote medale. Indywidualnie w parach i w drużynie. Tak, tak. Tych par już w tej chwili nie ma. Par nie ma, ale mamy za to takiej rozbudowalnej formule żużlowy mundial. Ale przyznam się szczerze, że tych par mi brakuje. Była to dla mnie jednak bardzo taka fajna impreza. Ciekawa dyscyplina, ciekawa odmiana speedwaya, w której decydowała taka bliska, konkretna, taka namacalna umiejętność współpracy dwóch żużlowców. Tak, tylko że teraz już w tej chwili mamy tak kalendarze napięte, że trudno byłoby znaleźć jakiekolwiek wolne terminy, gdzie takie zawody można byłoby rozegrać niestety. I tutaj indywidualne Grand Prix i drużynówka wygrały niestety z tym turniejem par. Taka jest kolej rzeczy, że w tej chwili już tego turnieju nie mamy. Przypomniałem sobie jeszcze jeden taki fakt z tego turnieju z 1994 roku. Może do tego wrócimy, bo teraz Tero Arnio, joker australijski Lee Adams, Tomasz Golob i Hans Andersen ruszyli do boju w wyścigu 15. Hans zamyka i Tomasza Goloba, i Lee Adamsa, więc Andersen pojedzie prawdopodobnie po 3 punkty w tym wyścigu. Widać, że jest bardzo szybki. Tomasz Golob spadnie teraz chyba na 4. pozycję. Nie, obronił się jeszcze przed atakami. Arnio drugi, jedzie joker australijski, a więc 4 punkty wiezie. Lee Adams również nie będzie ten joker w 100% wykorzystany, bo Hans Andersen bardzo szybki. W ogóle ryzykownym było chyba, Zbyszek, zgodzisz się ze mną, desygnowanie jokera w wyścigu, gdzie jechał Hans Andersen. Wiemy, że ten zawodnik potrafi doskonale wystartować na torze dwojęc. No jechał tu co prawda z 4. zewnętrznego pola, ale widzieliśmy, że start miał kosmiczny. No był to start w stylu profesora Nielsena. No i rywale nie mieli tutaj złudzeń już w połowie pierwszego wirażu. Trójka dla Danii, Hans Andersen. 2+2 dla reprezentacji Australii, a więc 4 punkty przywozi Lee Adams. Jedno tylko oczko Tomasza Goloba i Tero Arnio po raz kolejny nie powiększa dorobku drużyny fińskiej. Zadałeś pytanie, czy to było rozsądne puszczanie Adamsa przeciwko Andersenowi w tym biegu. Ale jeśli nie przeciwko Andersenowi, to przeciwko komu? Bo tutaj proszę zauważyć, że cała ekipa duńska bardzo równo i bardzo mocno punktuje. Także tutaj w zasadzie na kogo by ten joker nie trafił, to i tak na jednego z pięciu równie dobrze punktujących dzisiaj zawodników. Stanął Hans na wysokości zadania, nie pozwolił się tutaj ograć, stąd też Australijczycy na tym jokerze zyskują dokładnie tyle samo co Polacy, a więc 2 punkty ekstra. Sytuacja jest taka, a nie inna, że Dania nam już teraz zdecydowanie ucieka, ma tych punktów 35. Australia wyprzedza Polskę po 15 biegu i ma tych punktów 24. No a my niestety musimy zadowolić się 3. pozycją na obecną chwilę i mamy tych punktów 25. Teraz będzie dłuższa przerwa, wywiady, statyki, analizy. Wracam jeszcze... Wrócimy do Hansa Nielsena jeszcze później. Na razie tyle, proszę Państwa, z wojen przed nami dłuższa, kilkuminutowa przerwa. Najdłuższy w swojej kategorii. Piękna linia. Olbrzymi bagażnik. Więcej słów nie trzeba. Fiat Linea. Ta linia mówi za siebie. Nowy Fiat Linea z gwarancją na 1 000 000 kilometrów i w kredycie 0% przez 3 lata. Fly away, let's fly away and smile. Let's fly away.
Inspirowana naturą kolekcja kolorowych farb do wnętrz. Na pogodny nastrój. Barwy natury. Adidas z udziałem najlepszych sportowców stworzył dezodorant o najwyższym stopniu kontroli potu. Action 3. Z aktywnym kompleksem, który wchłania pot 10 razy skuteczniej niż frotka. Action 3. Pierwszy antyperspirant Adidas w sprayu o tak zaawansowanej technologii. Wchłania pot, zapewniając maksymalną ochronę. Adidas Action 3. Antyperspirant, który wchłania pot. Adidas numer 1 wśród dezodorantów w ostatnim roku. Wiktor nie liczy na współczucie. Wie, jak dużo potrafi dać twojej firmie. Pod warunkiem, że dasz mu szansę. Dlaczego warto zatrudnić niepełnosprawnego? Sprawdzisz na www.pełnosprawniwpracy.pl. Wystarczy Fruity Łyk. Zły nastrój znika w mig. Wystarczy Fruity Łyk. Zły nastrój znika w mig. Gazowany i bez gazu. Hop Fruity, owocowa zabawa. Wyspa Ratlin, a to Seamus, nasza legenda. Nie było go na wyspie od dawna. Seamus nie używał kutra do łowienia. Co tam dzisiaj szmuglujemy, Seamus? Łowię ryby. Przez lata przywoził polskie piwo, za którym przepada mój wuj. Zawsze, kiedy przyjeżdżał na wyspę, lądował w naszym pubie. Tyskie. Zabrakło, to wysłałem chłopaka do sklepu. Celnicy nie widzisz? Wyluzuj. To legalny eksport. Prosto z Polski. Tyskie. Nasze najlepsze. Powracamy do drużynowego Pucharu Świata. I my, i Australijczycy już wykorzystaliśmy Jokera. Miałeś, Sebastian, swoje przemyślenia co do Australijczyków, że chyba no, nie za bardzo tutaj w odpowiednim momencie trener zareagował. Dokładnie, bo z tego, co mi wychodzi, to nic się nie zmieniało. Praktycznie zwycięstwo Krampa. Po nim wyjeżdża Ali Adams, faktem, że to według mojej taktyki by wyszło, żeby Kramp musiał jechać Jokera za siebie po prostu, a Adams pojechał tego Jokera za Holdera właśnie i dlatego może stąd ta decyzja, nie chcieli czekać dalej, chcieli zdobywać punkty wcześniej. Stefan, twoje przemyślenia na temat i naszego Jokera Grzegorza Walaska? Tu mieliśmy taką sytuację w studiu, że Sebastian mówił, że Kramp jedzie jako Joker i no, to była właściwa decyzja chyba dla coacha Australijczyków. I potem dopiero zauważyliśmy, że nie, że tak, właśnie, tak. Że Adams. Tam się chyba pomylił realizator. I on rzeczywiście to był jakiś sygnał z wizji, że coś takiego. Bo i cały czas byliśmy tutaj przekonani, że jest ten Joker. O, no wiadomo, wygrywa. No i tutaj mamy bardzo dobry ośrodek decyzyjny. No, tak wychodziło. No, myślę, że niezwykła taktyczna mogłaby jechać. Musisz, Sebastian, być w Lesznie z drużyną, żeby odpowiedzieć. Posłuchajmy rozmowy z Grzegorzem Walaskiem. Grzegorz Walasek jest razem ze mną. Grzegorz, początek był koncertowy w swoim wykonaniu, no i później tych punktów zabrakło kilku. Co się stało? No, ten ostatni bieg, opowiem tak, troszeczkę się chyba wystraszyłem. A z Adamsem miałem duży problem, bo już mi odjechał po starcie, ale nikiego mogłem przypilnować, tylko że jakoś przemyślałem to wszystko i wolałem pojechać trochę szerzej, bo myślałem, że jeżeli mnie nie wyprzedzi, to przejedzie przeze mnie. No cóż, no na razie nie jest źle. Następne jeszcze dwa biegi mam. Będę chciał się pokazać i jeszcze zdobyć może 4-5 punktów. Taki rutyniarz się przestraszył, aż mi ciężko w to uwierzyć. Albo może właśnie to działa w drugą stronę, że im więcej ma się tej rutyny, tym więcej świadomości ma się, co się może wydarzyć. Chyba dlatego, że myślę nad tym wszystkim, to dlatego odpuściłem, bo być może... A nie, no powiem inaczej, no po prostu... Nie czułem się pewnie po prostu w tym biegu i pojechałem źle, złym torem, nie przypilnowałem krawężnika i Adam i Nikito wykorzystali. Także będę starał się w następnych biegach pojechać bardziej już tak... Lepiej. Na Jokera zdecydowaliśmy się w dobrym momencie, twoim zdaniem? Powiem szczerze, że troszeczkę wydaje mi się za szybko i takie jest tylko moje zdanie. I złe pole chyba miałem, bo... Trzecie pole nie jest rewelacyjne. Drugie, trzecie nie są dobre, nie są dobrymi polami. No ale cóż, pojechałem.
My chyba nie nastawialiśmy się tutaj, że stłuczemy, że tak brzydko powiem, Duńczyków, bo oni są chyba raczej poza zasięgiem. Natomiast walka jest chyba tak, jak wszyscy planowali, pomiędzy nami i Australią. No i też dlatego odpuściłem nikiemu, a przygotujemy się na Leszno i tam postaram się go nie puścić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Grzegorz Walasek, jak zawsze optymistyczny. Jest z nami przy telefonie pan Szczepan Bukowski. Witamy, panie trenerze. Witam, dobry wieczór. Menadżer, nie trener. Menadżer, przepraszam bardzo, zwracam honor. Były. Za pana kadencji zostaliśmy mistrzami świata w 2005 roku. Też jeździliśmy wtedy w barażu. Często wraca pan do tych pięknych chwil polskiego żużla? No to były piękne chwile, to fakt. Myślę, że w Lesznie będzie podobnie. Tor dzisiejszy nie sprzyja dynamicznej i ofensywnej jeździe, jaką nasi zawodnicy prezentują. Myślę, że nasz tor w Lesznie będzie sprzyjał ich ofensywnemu stylowi jazdy i przysporzą nam sporo radości. Ja jestem przekonany, że i Jarek Hampel, i Rune Holta znajdą się w zdecydowanie lepszej dyspozycji jak dzisiaj, a tego nam właśnie brakuje, by nawiązać równorzędną walkę z Duńczykami. W takiej sondzie przeprowadzonej przez Świat Żużla, wydawnictwo tygodnika żużlowego, powiedział pan, że wierzy pan w złoty medal reprezentacji Polski. Skąd taki optymizm? No tym właśnie, co przed chwilą powiedziałem. Widać, że nasi bardzo chcą, że są zdeterminowani, że znając nasz tor w Lesznie, a z tego, co słyszałem, w poniedziałek mają trenować, więc na pewno się odpowiednio dopasują, bo jak wiemy, te warunki, które panowały w Danii, nie pozwoliły na trening. Odmoczony, zdradliwy tor nie sprzyja, jak wcześniej wspomniałem, tej dynamicznej jeździe. I w tym upatruję tą szansę, jak również w tym, że kibice będą tym szóstym zawodnikiem. I ta nasza polska, łańska fantazja powiedzie nas na pewno na podium. I tak na koniec, jak personalnie, załóżmy, gdyby pan teraz był coachem, jakby pan, czy dokonałby pan jakichś zmian? Bo rzeczywiście, no Jarek jedzie słabiej, Rune Holta też nie zachwyca. Jest w odwodzie między innymi Damian Baliński, świetnie znający tor, jest wspominany Rafał Dobrucki. Nie, nic bym nie zmieniał. Wie pan, przypomnijmy sobie zawody ligowe. Rafał tam nie pojechał rewelacyjnie, mimo że na swoim torze w meczu ze Stalą Rzeszów. Damian Baliński na pewno bojowym jest odważnym zawodnikiem. Niemniej jednak rutyna, doświadczenie Jarka Hampla, Rune Holty będą tym, co pozwoli nawiązać równorzędną walkę. I nie zmieniałbym nic w tym składzie. Czyli rozumiem, że będziemy mistrzami świata według pana. Będziemy na podium. Ja sądzę, że te trzy drużyny, które dzisiaj walczą, plus zwycięzca z Anglii, nie odegra zwycięzca z Anglii większej roli. Te trzy drużyny między sobą rozdzielą medale. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan Szczepan Bukowski. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie. No a więc powiało optymizmem. Staniemy na podium, panowie. Podpisujecie się też pod tym? Nie, no na pewno. Nie, no też od razu mógłbym coś położyć nawet na stół, że o podium to jest raczej 100%, 200% dla mnie, bo jakby nie było podium, nie byłoby żadnego medalu, to naprawdę byśmy się musieli chyba zakopać pod ziemię. Stefan? No ja myślę, że trzeba być optymistą. Jeśli jedziemy o mistrza świata, to zostaniemy mistrzem świata. Po prostu, prawda? Ambicje. A szanse, powiem szczerze, są. Tak jak tu pan Szczepan Bukowski powiedział, ponownie mamy atut własnego toru. Mamy Leszno, tor, gdzie cała ta piątka plus Damian obecny jest, znają tor jak własną kieszeń, jeżdżą bardzo dobrze na tym torze, są szybcy, najszybsi, mi się wydaje, będą w finale, także ten atut własnego toru, tak jak w 2005 we Wrocławiu, myślę, że musi być wykorzystany. Plus trybuny, prawda? Plus atmosfera na stadionie. Atmosfera i ten, no na pewno będzie ciężko jeździć. Posłuchajmy rozmowy z drugim trenerem reprezentacji Polski, Piotrem Żyto. Trzy serie występów za nami, no to czas na szybkie, krótkie, wstępne podsumowanie. Osoba ze sztabu razem ze mną w takim razie. Piotr, po pierwsze zacznijmy od tego, co chwilę temu się wydarzyło. Joker, nie za wcześnie i czy na pewno na to pole? Ja wiem, pole są drugie i trzecie, są bardzo wszystkimi polami. Jednak Grzegorz biegł wcześniej, wygrał na tym polu, a poza tym nie miał takich mocnych przeciwników, można powiedzieć. No co mamy dawać go Jokera na mocniejszych zawodów, na Niki Petersena, to by było bez sensu. Dlatego zdecydowaliśmy z Markiem, że pojedzie Grzegorz i no trochę się pogubił. Widać, że jest szybki dzisiaj Grzesiek i po prostu jedynie na razie on punktuje i Krzysiek Kaczek. Pozostała trójka, no troszeczkę zawodzi. Tych kilka
punktów nam uciekło, ale paniki chyba tak naprawdę nie ma, bo i tak przyjechaliśmy tutaj walczyć tak naprawdę z Australią. No tak, lepiej było wyjść od razu do finału, odpoczywać sobie, a myślę, że dla organizatorów w Lesznie będzie lepiej, jeśli polska drużyna wystartuje tam. No właśnie, wy uważacie, że dla was też lepiej by było trafić bezpośrednio do finału, a nie jednak podczas barażu poznać troszeczkę bliżej ten leszczyński tor, ten, który będzie w tym tygodniu tam. Ja myślę, że polscy zawodnicy go znają i tutaj nie ma problemu, lepiej było awansować. No niestety Duńczycy są dzisiaj bardzo mocni, a myślę, że w Lesznie no, już my będziemy mocniejsi. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście Duńczycy mocni. Jest jakaś recepta, Stefan, na tych właśnie Duńczyków, na tego niesamowitego Nickiego Pedersena, który w tym sezonie po prostu jest genialny. Zaprośmy Duńczyków do nas. Przyjadą. Myślę, że to najlepsza recepta będzie na przyszły tydzień. Poradzimy sobie z nimi. Bardzo ciekawy był bieg numer 14. Popatrzmy może właśnie na wydarzenia w biegu 14. Tam z naszej strony jechał Krzysztof Kasprzak. Tutaj poproszę ciebie, Sebastian, o analizę. Zatrzymamy na pewno na ostatnim łuku, bo tam się rozegrała cała sytuacja i walka Krzysztofa Kasprzaka. Tutaj poza zasięgiem był Adams. Tak, dokładnie tak, jak też wcześniej w wywiadzie Krzysztof Kasprzak mówił, że tor jest twardy, generalnie jedzie krawężnik, ale Kramp wygrywając start ciasno trzyma krawężnik, bardzo ciasno, i Iversen atakuje, próbuje szukać jak najlepszej tej, wie, że się nie może odsunąć, ale ten atak pierwszy, teraz który ponowi, zrobi Iversen ponownie i Krzysiek wykorzysta jego błąd automatycznie, bo się oczywiście, Iversen... przepraszam, Jason Kramp prowadzi, tak. I my teraz za chwilę poprosimy o stop klatkę. W tym momencie? Już troszeczkę uciekło nam. Troszeczkę uciekło, więc jeśli możemy nieco cofnąć, bardzo poproszę. Sebastian, ty może powiedz, kiedy chcesz zatrzymać. Jeszcze trochę. Drugi, ten pieruch po starcie cały właśnie, gdzie Krzysiek właśnie wykorzystał super, praktycznie nie błąd, ale Iversen robił, jak chciała koniecznie minąć Krampa i atakował. I cały czas jeżdżąc przez chyba bodajże tutaj? Prawie... Jeszcze trochę. Jechał Iversen praktycznie 2,5 kółka tą samą ścieżką, co Kramp. Widział, że nie mógł nic zrobić. Starał się... Okej? Tak, właśnie. Dobrze, tutaj... Prosimy o stop klatkę. Wcześniejsze biegi, wcześniejsze okrążenia, i Iversen jechał dokładnie śladem Jasona Krampa, a tutaj już... Co dobrego zrobił właśnie nasz zawodnik? Może weźmy większą kreskę. Myślę, że po prostu chyba to, Sebastian, Stefan też pewnie potwierdzisz, jako znawca żużla, że bardzo, bardzo precyzyjnie trzymał, jechał swoim torem jazdy po prostu. Czy ja bym powiedział to tak, Krzysiek bardzo mądrze i bardzo, bardzo ładnie pojechał ten bieg, ponieważ myślał i wiedział, gdzie ciągnie. Dokładnie to, co Kramp robił przez 4 kółka, ciasno praktycznie krawężnik. Teraz jest ten bąsek mógł pozwolić na odjechanie na 2 metry od krawężnika, ponieważ miał już przewagę. A Krzysiek wiedział, że krawężnik jest dobry, jednak nie puszczał się szeroko. Tam wcześniej próbował raz, stracił dystans, ale Iversen może zlekceważył ataki, nie słyszał już Krzyśka, że tak. Cały czas jest przy nim. To wykorzystał pięknie ten... Miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. Przed nami kolejna seria startów i nasi komentatorzy. Minuta i 4 sekundy pozostało do momentu, kiedy muszą być przygotowani do startu. Rozpoczyna się 4. seria jazd w pierwszym dniu eliminacyjnym drużynowego Pucharu Świata Anno Domini 2007. Przypomnijmy, jesteśmy w Wojens. Tutaj rozgrywane są te zawody, w których rywalizują Duńczycy, Australijczycy, Finowie i oczywiście nasza reprezentacja. W wyścigu 16 z pierwszego pola Jukka Hautamäki, to jest Fin w kasku czerwonym, drugie pole Nils Christian Iversen, Duńczyk w kasku żółtym, trzecie pole Rune Holta z polskiej reprezentacji w kasku niebieskim, i z pola zewnętrznego pojedzie Lee Adams. Australijczycy przez cały dzisiejszy wieczór jeżdżą w kaskach białych. Zwróciłeś, Zbyszek, uwagę na to, że cały czas reprezentacja duńska jest razem, cały czas się dopingują, dodają otuchy zawodnikowi wyjeżdżającemu do biegu. No i zobaczymy, jak ta otucha wpłynęła na Nilsa Christiana Iversena, który z drugiego pola startowego, a po jego prawej ręce Rune Holt. Holta dobrze wystartował, ale Adams bardzo sprytny uślizg i Adamsa, i Holty. No i niebezpieczna sytuacja. Obaj doświadczeni, wiekowi
jak na żużlowców zawodnicy nie zrobili sobie krzywdy, dlatego że po prostu bardzo umiejętnie upadli. I było wcześniej już pytanie o brak dmuchanej bandy. Dziwi ten uślizg. Zobacz, Zbyszek, jakie tutaj białe połacie na tym torze. On został polany i tak wyrównany, że zrobiło się na nim po prostu ślisko. Tutaj motocyklem Lee Adamsa jeszcze oberwał Rune Holta, siedzący pod bandą. Dalej siedzi, nie podnosi się jeszcze na srebrnym kamp. Oby tylko nie była to jakaś groźna kontuzja. Proszę, odbija się motocykl. No szkoda, że operator tej kamery pociągnął dalej za jadącymi. Bardzo umiejętnie obaj tutaj, proszę bardzo, Rune Holta na milimetry dosłownie. A nie, to było na pewno nieprzyjemne, ale myślę, że nie takie bardzo groźne. Najpierw przednim, później tylnym kołem dostał Rune Holta w rękę. Wraca Lee Adams, zawodnik, który wyjątkowo rzadko przewraca się w ogóle, chociaż w tym roku miał już kilka upadków. W lidze angielskiej zdarzył się taki tydzień czy 10 dni, że gdzie nie pojechał, tam gdzieś wjechał, tam gdzieś leżał pod płotem, ale te czasy już się skończyły. No a tu taka, proszę, przykra niespodzianka. Lee Adams w drużynowym Pucharze Świata również zapoznał się z nawierzchnią toru, już jego motocykl jest w parku maszyn. No i co, jaka decyzja sędziego? Powtórka w czterech, tak? No, w tej chwili sędzia tutaj patrzy w nasz monitor, ale podejrzewam, że puści całą czwórkę ze startu. Oczekujemy wspólnie z arbitrem. Dostał instrukcję Chris Holder od Lee Adamsa, od kapitana, pobiegł tam przygotowywać jego motocykl, przekazać jakieś uwagi do mechaników Adamsa. Marek Cieślak zmierzający do bramy parku maszyn z Rune Holtą. No i to jest ta najsłabsza, najbardziej zawodząca część w organizmie Rune Holty, czyli szyja, kark. Wszelkie upadki zawsze odbijają się olbrzymim bólem tej właśnie części ciała. No z tego ujęcia niewiele widzimy. Ale znamy już decyzję sędziego, cała czwórka dostanie swoją szansę. No tak, bo nie było tutaj winnych. No po prostu wywoził szeroko Puk Iversen rywali. No i zabrakło tutaj. Holte zachwiało na moment. Tutaj oczywiście już nie miał gdzie złożyć motocykla. No Adams to bardzo doświadczony zawodnik. Wiedział, że tutaj nawet chyba pod ręką, pod ramieniem, a więc w żebra też dostał. Tak, najpierw był kontakt z ręką, Holte. Później jeszcze z plecami, ale wydaje mi się, że to jest bardzo słuszna decyzja, że cała czwórka powinna tutaj pojechać. Duńczycy znowu razem, a nasi zawodnicy rozproszeni. O, Rune Holta dostał się tam do ich tajemnego duńskiego kręgu, bo chciał na ich monitorze po prostu obejrzeć powtórkę, ale już jest, Rune, niestety mamy dla ciebie smutną wiadomość, już jest po tych powtórkach. A być może miał coś do powiedzenia Pukowi Iversenowi, tego nie wiemy. Chwila przerwy przed powtórką wyścigu 16. No nie najlepiej rozpoczęła się ta czwarta seria startów. Mamy przymusową przerwę. Dziwnie spokojny Zbyszek, ale to chyba jest domena Duńczyków. Dziwnie spokojnie na stadionie w Wojens. Sporo Polaków, ale nie ma tutaj zabawy. Wszyscy grzecznie, spokojnie, pałaszując parówki i hot dogi, popijając je znakomitym duńskim piwem, oczekują na powtórkę tego wyścigu. Nie ma muzyki. No jest. Jump. A jest, rzeczywiście. Także jakaś muzyka tutaj brzmi, ale wyjątkowo, wyjątkowo cicho. Zespół Van Halen nam się prezentuje. Ale rzeczywiście takiego wielkiego święta dzisiaj tutaj nie przeżywamy. Być może pogoda troszkę pokrzyżowała jakieś takie ambitne plany tutaj Duńczykom i koncentrują się, tak jak sam powiedziałeś, na spożywaniu tych swoich parówek i piciu dosyć dobrego duńskiego piwa. Już przygotowany do wyjazdu Puk Iversen. Co się dzieje, Zbyszku, wykorzystując tą przerwę teraz, powiedz mi, w lidze duńskiej? Bo tam ta liga w ostatnich latach przechodziła spore problemy.
brakowało już niemal drużyn, już było 6, 5, później 4. Wydawało się, że w którymś sezonie tylko 3 drużyny wystartują w Danii, aż tu nagle wysypało w tym roku. Ile drużyn jeździ i co tam się dzieje? Tak, tutaj Dania przeżywa dosyć duże problemy, jeśli chodzi o żużel ligowy. No, jedyną jakąś taką szansą uratowania tego żużla jest, uznaliśmy wszyscy, że obniżenie tego poziomu takiego sportowego, czyli praktycznie nazywa to się dalej Superligą, ale to w zasadzie to trzeba powiedzieć sobie szczerze, że to jest taki poziom raczej pierwszoligowy. Stąd też ograniczamy koszty, no ale dzięki temu więcej klubów zdecydowało się na to, żeby wystartować razem z nami. Ty oczywiście wypowiadasz się jako menadżer drużyny Browst. Tak. Także tutaj poszliśmy wszyscy sobie na rękę, obniżyliśmy ten poziom sportowy, no ale dzięki temu mamy 8 drużyn, a nie tylko 4. No i przyznam się szczerze, że są już kolejne ośrodki żużlowe, które bardzo poważnie rozważają przyszłoroczny start w duńskiej Superlidze. Także nie jest to niewykluczone, że będzie nas znowu 10 bądź też 12. Co tu się dzieje? No a jak losy Browst się toczą? Ostatnio Robert Kościecha tam jakiś strasznie słaby występ zanotował, tak? Tak, to jest tutaj zdobył jeden punkt, ale to zwyczajowo zdobywa od 16 w górę. Się zazwyczaj robi. Znaczy tutaj zupełnie z innego pryzmatu, że tak patrzę na Roberta, ponieważ jako wielki sympatyk głównie toruńskiego żużla staram się tutaj, aby te starty pomogły mu w dojściu do tej formy sprzed kontuzji, stąd też jak gdyby nikt szat nie rozdziera po tym słabszym występie. No ale niestety punkty nam przepadły i, niezbyt dobrze się w tej chwili w tym sezonie prezentujemy. A kto troszkę na tyle? Holsztyn? Holsztyn tradycyjnie, tak. To jest taki ośrodek, który ma bardzo, bardzo dosyć duże zaplecze finansowe, stąd też oni mają tutaj jak gdyby dobór zawodników wedle własnego uznania. My musimy, że tak powiem, brać to, co zostaje. A ja tutaj tradycyjnie opieram swój skład raczej na zawodnikach z Torunia. No i to jest taka jak gdyby moja forma pomocy klubowi, aby młodzi zawodnicy, tak jak kiedyś Tomasz Bajerski swoje pierwsze kroki tutaj stawiał, czy Tomasz Szanowski, czy inni, także zawsze tutaj nam się ta praca bardzo dobrze układała. Wyścig 16, jego powtórka. Jukka, Hauta, Mäki, ale szybszy jest Iversen. Holta zamknięty przez Lee Adamsa. Kto jest na czele? Adams po zewnętrznej, czy jednak Puk? Puk wchodzi przy krawężniku, Adams idzie po dłużej. Zachodzące słońce teraz utrudnia obserwowanie zawodu wszystkim. Holta bardzo blisko Duńczyka i Australijczyka. Jukka, Hauta, Mäki zamyka stawkę w tym wyścigu. Słońce zachodzi, proszę Państwa, nad stadionem w Wojens, tutaj na drugim wirażu. I kiedy oni jadą przez tą niezbyt czystą szybę na naszym stanowisku, bardzo niewiele widzimy momentami. Będziemy patrzyli chyba w nasz monitor, kiedy oni są na drugim wirażu. Ciągle Nils Christian Iversen, ciągle drugi Adams, ale atakuje zawzięcie Rune Holta. Holta przy krawężniku, Adams wypuścił się tam szeroko. Holta nabiera prędkości. Adams znalazł dobrą, szeroką ścieżkę i szybko tamtędy jedzie, ale Holta przetnie mu teraz tor jazdy. Brawa dla Rune Holty. Po tym upadku widzieliśmy, że walczył z bólem. Widzieliśmy, że nie najlepiej się czuł po tej kraksie, w której zdecydowanie mniej ucierpiał Lee Adams, ale to Holta jest górą. On zdobywa 2 oczka dla naszej drużyny, a Australijczycy mają tylko jedno. No i znowu zrównujemy się z Australijczykami punktami. W tej chwili obie te drużyny mają po 27 punktów. No a trójka pozwoliła Duńczykom osiągnąć już liczbę 38. Natomiast po kolejnym zerze Juchy, Hauta, Mäkiego Finowie mają punktów 8. Tak jak powiedziałeś, ten bardzo ładny atak pozwolił nam zrównać się z Australią punktami. Ale dalej zajmujemy jednak mimo wszystko to trzecie miejsce i w zasadzie to już nic nie zmienia i chyba powoli musimy się już przygotowywać na baraż. Dania tutaj jednak chyba już te swoje zwycięstwo dowiezie do końca i to oni będą w tym komfortowym, że tak powiem, komfortowej sytuacji oczekiwać na pozostałych rywali. A nam przyjdzie się jeszcze napocić.
ale może to się okazać w sumie dosyć dobre, także tutaj niczego jeszcze ani nie przekreśla, ani nic jeszcze nie można powiedzieć na temat finału. Cieszą się Duńczycy. Wiemy, jak zakończyło się, proszę Państwa, jazdy barażowe dla naszej drużyny w Polsce 2 lata temu we Wrocławiu. Wiemy, pamiętamy to również doskonale, Zbyszek, ty chyba też, jak zakończyły się baraże w roku ubiegłym. Nie potrafiliśmy sprostać Australijczykom w Rybniku w pierwszym dniu eliminacyjnym. Trafiliśmy do barażu w Reading i tam pożegnaliśmy się szybko z drużynowym Pucharem Świata. Po raz pierwszy w ubiegłym roku drużyna polska nie awansowała do wielkiego finału. Taki jest sport. Tutaj nikt nie może się czuć pewny i nikomu się miejsce w finale nie należy tylko dlatego, że się jest Australijczykiem, czy Szwedem, czy Polakiem. Tak, trzeba sobie po prostu samemu wywalczyć. No, nic nowego. Jonas Kilmacorpi na pierwszym polu startowym. Tak, chłopak, który punktuje dzisiaj jako najlepszy zawodnik fiński. Na drugim obejrzymy Hansa Andersena. Z toru trzeciego zaprezentuje nam się Grzegorz Malasek, a Jason Kramp z czwartego występuje. Ciekawy wyścig. Dwie czołowe postacie ubiegłorocznej serii Grand Prix. Nie miał miejsca, nie miał gdzie wyłamać motocykla Grzegorz Walasek, ale teraz świetnie wjechał między dwóch rywali, między Krampa i między Kilmacorpiego. I Walasek jest na drugim miejscu na prowadzeniu. Hans Andersen, który znalazł już na tą drugą fazę zawodów optymalne ustawienia swojego sprzętu i jeździ na tej swojej jawie znakomicie szybko. Walasek jest drugi, wiezie za plecami Jasona Krampa. Musi pilnować krawędzi. Teraz pociągnęło go na chwilę na koło, ale szybko opanował to Grzegorz Walasek. Błędy popełnia również jadący za nim Kramp, bo stracił teraz sporo dystansu, ale znowu momentalnie zebrał się do walki i już dogania Grzegorza Walaska. Nie jest jakiś ultra szybki Hans Andersen, ale on wygrywa start i jedzie po prostu sobie swoim tempem, ale równocześnie w taki sposób, że nikt nie jest w stanie mu zagrozić. Tak było w poprzednim jego wyścigu. Tak jest teraz. Kolejna trójka dla Danii. Hans Andersen. 2 oczka dla naszej drużyny przywozi Grzegorz Walasek, przywozi za plecami Jasona Krampa, który do dorobku Australijczyków dorzuca 1 punkt i jadący w czerwonym kasku Jonas Kilmacorpi tym razem nie zdobywa punktów dla reprezentacji Finlandii. Czyli mamy w zasadzie powtórkę biegu 16, tam też wygrał wcześniej Duńczyk, na drugim miejscu był Polak, trzecie miejsce zajęła ekipa Australia, a bez punktu tradycyjnie już Finowie. Wyprzedziliśmy w tej chwili, wyprzedzamy o 1 punkt Australijczyków, ale i tak to niczego nie zmienia, Piotrze, bo to czy drugie, czy trzecie miejsce to jest i tak premiowane tylko i wyłącznie awansem do tych zawodów barażowych, stąd też tylko chyba taka psychologiczna bardziej, że tak powiem, wyższość nad rywalem, ale to niczego nie zmienia absolutnie. Niestety, Zbyszku, muszę się z Tobą zgodzić. Odnosiło się takie wrażenie, mówiliśmy o tym przed zawodami, że w zasadzie no czekamy i nie potwierdza się to, że tak naprawdę każda z tych 3 czołowych drużyn rywalizujących dzisiaj chciałaby jednak przez ten baraż przejechać. Być może Australijczycy, gdyby szło im tutaj, gdyby ci dwaj młodsi, Holder i Schlein, punktowali jakoś znacząco, to może Australijczycy jako pierwsi połakomiliby się na to, żeby ominąć ten baraż, no bo oni liczą na Adamsa, który zjadł zęby, już 10 lat jeździ w Unii Leszno i on wystarczy, że wyjdzie z hotelu w Lesznie i już wie, jaki jest tor i może to przekazać swoim kolegom. Duńczycy sygnalizowali między wierszami, że ten baraż byłby dla nich dobry, no ale wszystko wskazuje na to, że jeśli tutaj nie zaliczą paru defektów tudzież taśm, to jednak pójdą od razu do finału. Do wielkiego finału, który tak rozegrany zostanie za tydzień w sobotę. Tak, no ale to bardzo się w sumie z tego cieszę, że tutaj wygrał jednak sport, a nie taka jakaś tam kalkulacja, bo jeszcze gdyby teraz Dania się włączyła do jakichś oddawania punktów, to byłoby to farsą żużla, a tak to jesteśmy świadkami dosyć, według mnie, bardzo ciekawych zawodów. Widzieli Państwo przed chwilą w tym ujęciu, jak wielkie światło mają za plecami
słoneczne oczywiście mają za plecami zawodnicy, to światło na pewno przeszkadza im też, kiedy przejeżdżają przeciwległą prostą, bo jadą po prostu wprost na to słońce. Teraz z tym słońcem zmierzą się Chris Holder w białym kasku, Australijczyk Kauko Nieminen w czerwonym, Finn w żółtym kasku, Kenneth Bier naturalnie z Danii i z pola zewnętrznego Krzysztof Kasprzak, nasz reprezentant w kasku niebieskim. Krzysztof Kasprzak, czy on powiększy teraz znacząco dorobek polskiej drużyny? Dobrze, Krzysztof ze startu, on założy całą trójkę rywali, ale przewraca się Kauko Nieminen, więc wyścig pewnie zostanie przerwany, bo Kauko leży sobie pod płotem. Motocykl zajmuje sporą część toru, no i zawodnicy już wracają do parku maszyn, a my będziemy patrzyli, co dzieje się z Kauko Nieminenem. Są tam już medycy przy tym fińskim zawodniku. Sędzia ogląda powtórkę, nie jest pewny jeszcze swojej decyzji. No wydaje mi się, że to był chyba... Ale podjął już tę decyzję i dopuszcza do startu całą czwórkę. Ale właśnie, dlaczego? Co zrobił tutaj Kauko Nieminen? Aha, został podcięty po prostu przez Chrisa Holdera, a więc zupełnie... No ale sędzia nie zakwalifikował tego jako faulu brutalnego, tylko tylko jazdę po prostu w pierwszym wirażu, gdzie jest często, bywa bardzo ciasno. A szkoda, bo tutaj akurat Krzysztof znajdował się w tym czasie na prowadzeniu i miał wielkie szanse, aby to prowadzenie dowieść do końca, a tak będziemy świadkami nowego startu. No i tak, i będziemy też Zbigniew tutaj obserwatorami kilkuminutowej przerwy, bowiem Kauko Nieminen dosyć spokojnie zmierza do parku maszyn. Zanim dojdzie, to jeszcze kilka minut minie, zanim ponownie wyjadą. Mieliśmy jeszcze dokończyć jakiś ważny wątek o tej lidze duńskiej, prawda? Czy o lidze duńskiej już powiedzieliśmy, a indywidualne mistrzostwa Danii są rozgrywane na raty, tak? Dwa finały. Są dwa finały. Pierwszy wygrał Nicky Pedersen, zdaje się, tak? To było jeszcze na początku czerwca. A drugi turniej finałowy, a więc mistrza poznamy dopiero chyba jakoś za miesiąc, w połowie sierpnia. Z tego co pamiętam, jest drugi turniej finałowy. Tak chyba jest, tak jak mówisz. Ja się koncentruję bardziej tutaj nad pracą w klubie i nad drużynówką, a indywidualne. Czyli co, nie masz swoich zawodników w indywidualnych mistrzostwach Danii? Znaczy, przyznam się szczerze, że mnie bardziej polski interesuje indywidualny niż duński. Tutaj kibicuję chłopakom w Grand Prix, to są moi dobrze znajomi, moi przyjaciele, ale emocjonalnie jestem związany z Polską przede wszystkim. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Nie, to dobrze. Kauko Nieminen na naszych ekranach. On jeszcze potrzebuje troszeczkę czasu na przygotowanie się do startu w powtórce. Widzimy, że nie doszedł jeszcze w ogóle do swojego boksu. Jest Chris Holder, sprawca tego przerwania wyścigu. No ale jak mówiliśmy, pierwszy wiraż, a więc nie ma wykluczenia. Myślę, że to dobra decyzja jest. W ogóle sędzia, mimo tego, że debiutuje w zasadzie na arenie takiej międzynarodowej, nie popełnił dzisiaj jakichś znaczących błędów. Bardzo czujny jest, tak, Jim Lawrence. Są też wysokie noty, należy chyba dać. No jak na razie, ale nie chwalmy dnia przed zachodem rażącego duńskiego słońca. Tak, to słońce w tej chwili jest chyba największym tutaj problemem i nie tylko dla nas, bo niewiele widać z tego drugiego łuku, ale przede wszystkim dla zawodników, którzy dosyć centralnie są narażeni na mocne promienie słoneczne. Zastanawialiśmy się, Zbyszek, również nad tym, co będzie działo się w poniedziałek. No i tam mamy pewne obawy co do rozdziału miejsc z drugiego turnieju eliminacyjnego. W poniedziałek, przypomnijmy, w Coventry rywalizować będą gospodarze Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Rosja i Szwecja.
bardzo mocno osłabiona. Nie ma Andreasa Jonssona i jak dzisiaj dowiedzieliśmy się tutaj na stadionie Wojens, prawdopodobnie po kontuzji kolana nie wystartuje również Toninho Lindbäck. Wezwani już tam są zastępcy Mikael Max i Magnus Carlson, a więc trzeci z braci Carlsonów, bo Mikael Max, przypomnijmy, kiedyś nazywał się Carlson, ale później stwierdził, że Max to takie lepsze żużlowe nazwisko. To jest nazwisko żony, jestem też... Nie żony, nie? To jest panieńskie nazwisko matki całej trójki żużlowców. Stwierdził, że Carlson jest takie, może jak na szwedzkie okoliczności, pretensjonalne, że Max to jest taki maksymalny przekaz w tym nazwisku i zmienił nazwisko. I teraz cała trójka braci będzie startowała w barwach Szwecji w drużynowym Pucharze Świata. Jak głosi plotka, Magnus Zetterström może zostać, lub być może któryś z młodych szwedzkich żużlowców, rezerwowym na te zawody. A więc w trudnej sytuacji Szwedzi, ale w bardzo trudnej sytuacji również Amerykanie. No bo czytamy tutaj skład drużyny amerykańskiej. Greg Hancock, znamy to nazwisko. Charlie Venegas, Chris Kerr, Tommy Heden, Billy Janiro i Matt Brown jako rezerwowy mogą mieć problemy z pokonaniem Rosjan Amerykanie w poniedziałek. Ale na razie wracamy do Wojens. 18 wyścig. Chris Holder, Kauko Nieminen, Kenneth Bier i Krzysztof Kasprzak. Dobrze, Krzysztof tym razem nie będzie miał problemu z zamknięciem rywali. Holder jest blisko krawężnika i on teraz czy wysunie się? Nie, odepchnął się tam, zaparł doskonale koło o nawierzchnię torów Wojens. Krzysztof Kasprzak, no i on na prowadzeniu. Drugi jedzie Holder, trzeci jedzie Kenneth Bier, a Kauko Nieminen, który leżał przed chwilą tutaj na torze w pierwszej odsłonie wyścigu 18, zamyka stawkę w jego powtórce. Również sędzia ma problemy z obserwacją tego turnieju. Dokonuje tutaj ekwilibrystycznych sztuczek, aby zasłonić sobie to słońce padające wprost w jego oczy, aby widział, co dzieje się tam na drugim wirażu. Ale tam wiemy, co się dzieje. Prowadzi Krzysztof Kasprzak. Chris Holder z kolei jest drugi, ale za chwilę zaatakuje go Kenneth Bier. Teraz błąd Duńczyka, stracił sporo dystansu. No i nici chyba będą już z tej walki Kennetha Bier o jakieś większe zdobycze niż jeden punkt w tym wyścigu. Kasper przywozi trójkę dla naszej reprezentacji. Policzmy, Zbyszek, szybko. To dopiero trzecia trójka naszej drużyny. Dwie poprzednie załatwił nam Grzegorz Walasek. Dwa punkty dla Chrisa Holdera w tym wyścigu. Jeden punkcik Kenneth Bier i bez punktów znowu Finowie. Kauko Nieminen nie miał teraz szczęścia i nie przywiózł żadnego oczka. No tutaj należy się cieszyć z bardzo dobrej postawy Krzysia Kasprzaka, który po tych swoich pierwszych trzech dwójkach nareszcie pokazał plecy pozostałym rywalom i wygrał. Z czwartego toru potrafił założyć się na pozostałych zawodników. Naprawdę bardzo, bardzo ładna jazda. Tutaj jeszcze miał w pierwszej fazie problemy właśnie z Australijczykiem, ale udało mu się pozbawić złudzeń Australijczyka i ten musiał się zadowolić z dwoma punktami i odbierać później ataki duńskiego reprezentanta. Bieg w sumie bardzo ładny i nawet Kauko Nieminen, który punktu po raz kolejny nie zdobył, też bardzo ładnie jechał cały czas w kontakcie z pozostałymi zawodnikami, stąd też ta Finlandia tutaj mimo małej zdobyczy punktowej nie jest takim chłopcem do bicia, który zostaje 40 metrów z tyłu za trzecim zawodnikiem, tylko trzymają się dosyć dzielnie. No i mają jeszcze jokera do wykorzystania. Jirjo Laukkanen, ojciec Kaja Laukkanena, ma jeszcze przez cały czas możliwość wprowadzenia jokera, bowiem no, tracą bardzo dużo punktów do prowadzącej reprezentacji Danii. Teraz nie zdecydował się Jirjo Laukkanen, żeby jego syn Patka pojechał jako joker, a sytuacja wydawać by się mogła dosyć sprzyjająca, no bo Patka z pierwszego pola startowego, z drugiego pojedzie Bjarne Pedersen, z trzeciego Rory Schlein, a z czwartego Tomasz Golob. No jeśli nie teraz, to kiedy? Tak, tutaj z tych wielkich Duńczyków Bjarne jest chyba w tej chwili w takiej najsłabszej formie. Tomasz Golob też dzisiaj specjalnie niczym ciekawym nie zabłysnął. Roy Schlein też jest chyba zawodnikiem, który jest w zasięgu Kaja Laukkanena bądź też Jonasa Kylmakorpiego, także tutaj ewentualny joker mógł być w tym biegu wykorzystany.
niezależnie od wyniku tego fińskiego zawodnika, niewiele to wpłynie, że tak powiem, na ten, na sytuację Finów, ale należałoby to zrobić chyba. Kai Laukkanen z pierwszego, z drugiego Bjarne Pedersen, z trzeciego Rory Schlein, z zewnętrznego kapitan polskiej reprezentacji Tomasz Golob. Zielone światło, taśma w górze, Tomasz Golob z zewnętrznego pola. Teraz podobnie jak Krzysztof Kaszczak zamyka rywali, oby teraz dobrze, tylko pojechał na wyjściu z pierwszego wirażu. Pojechał niedobrze, bo tam go po prostu zatrzymało na czele. Jest Bjarne Pedersen. Tomasz Golob niedaleko pójdzie, podłużej. Ale czy to przyniesie dobry skutek? Przynosiło taki, że Rory Schlein przez chwilę był drugi. Tomasz Golob teraz wypuścił motocykl, wszedł odważnie w drugi wiraż, no i wyprzedził Schleina. Czai się za plecami Australijczyka do ataku Patka, ale teraz pojechał bardzo źle Finn na pierwszym wirażu. Teraz z kolei znowu musiał wyhamować motocykl. Pojechał prosto w rozpędzoną maszynę Rorego Schleina. Więc na prowadzeniu wiemy, że Bjarne Pedersen, i to już się raczej nie zmieni. Tomasz Golob w ostatnim wirażu. Rory Schlein postanowił jeszcze odebrać naszej drużynie te punkty. Widać, że bardzo ambicjonalnie traktują Australijczycy bezpośredni pojedynek z naszą drużyną, ale w wyścigu 19. Przepraszam, za sprawą Tomasza Goloba znów zyskujemy oczko przewagi nad Australijczykami. 3 punkty w tym wyścigu zdobył Bjarne Pedersen, 2 punkty dopiszemy do dorobku Tomasza Goloba, 1 punkt Rory Schlein z Australii. Kai Laukkanen, mimo że bardzo się starał, w tym wyścigu punktów nie przywiózł. Nie przywiózł, no Dania powiększa swoją przewagę, ma już 11 punktów zaliczki przed Polską, która jest w tej chwili na drugim miejscu z dorobkiem 34 punktów. My z kolei wyprzedzamy o 3 punkty Australię. Ci uzyskali do tej pory 31 punktów, a daleko, daleko z tyłu reprezentacja Finlandii z dorobkiem punktów 8. No tutaj po bardzo ładnym starcie można się było spodziewać tego, że Tomasz Golob dowiezie więcej punktów niż 2. Powinien pojechać tak, jak pojechał Krzysztof Kasprzak w biegu wcześniej. Sami widzimy, gdyby teraz się przesunął się do wewnętrznej, to była duża szansa, żeby 3 punkty dobiegł do końca, a tak to Bjarne wykorzystał według mnie błąd Tomasza Goloba i później nie miał już problemów z tym, żeby dowieźć 3 punkty do mety. A Tomasz musiał się jeszcze mocno natrudzić, aby nie zostać łykniętym przez Australijczyka, który na trasie go chyba dwukrotnie minął. Szybki, dynamiczny jest Rory Schlein dzisiaj, trzeba przyznać. A Tomasz jedzie jednak tak troszkę bezbarwnie dzisiaj. Tak. Rory Schlein jeździ w Polsce w barwach klubu z Rybnika, prawda? Także w Lesznie chyba jeszcze chyba nie sobie nie pojeździł. No ale ma tam bardzo doświadczonego, będzie miał tam bardzo doświadczonego nauczyciela po sobie, Lee Adamsa, czy chociażby Craiga Boysa, który kiedyś również w barwach leszczyńskich byków się prezentował. Tak, ale z takim małym doświadczeniem, jak ci ludzie mają, ci zawodnicy mają na polskich torach, myślę, że nie będą aż takimi mocnymi punktami. Pamiętaj, że mogą wstawić jeszcze Troja Bachelora, który jeździ w barwach Unii Leszno. Nie wiem, czy to wiele zmieni. Stąd też sytuacja akurat jest taka, że dzisiaj Dania wiedzie prym, ale wcale nie musi tak być, jak będziemy jechali na naszych własnych śmieciach. Stąd też to jest na razie tylko półfinał. Później zostanie nam baraż, no i miejmy nadzieję walka o złoto w finale. W 20. wyścigu Niki Pedersen z pierwszego, Tero Armio z drugiego, Jarosław Hampel jechał z trzeciego pola, a z czwartego zewnętrznego Ryan Sullivan. No i teraz Ryan Sullivan przegrywa walkę z Jarosławem Hampelem, który miał dosyć długą przerwę w startach w tych zawodach. I teraz właśnie, czy goni Nikiego Pedersena, czy ucieka, broni się przed atakami Sullivana. Źle jeżdżą nasi zawodnicy, przyznajmy to. Zbyszek źle jeździ, Jarosław Hampel źle jeździ, Tomasz Golob, no bo tam na wyjściu z pierwszego wirażu wydaje się tak optycznie z naszego stanowiska, no że wybierają tam momentami najgorszą z możliwych ścieżkę do jazdy. Teraz Jarosławowi Hampelowi udało się odskoczyć nieco od Sullivana, więc jest szansa na kolejne 2 punkty, na powiększenie przewagi nad reprezentacją Australii. No i ten outsider fiński, Tero Arnio, on znowu w tym wyścigu zalicza kolejny wyścig w dużej międzynarodowej prestiżowej żużlowej imprezie, ale
ale punktów z tego, proszę Państwa, raczej nie będzie. Już wiemy, że na pewno nie, bo Arnio przyjechał na metę na miejscu, przepraszam, czwarty. No tak, tutaj Nicky Petersen pokazał miejsce w szeregu pozostałym zawodnikom. Nie miał żadnych problemów, aby wygrać ten bieg. Po stronie Danii dopisujemy już tradycyjne 3 punkty. Tych punktów już w tej chwili 48 reprezentacja Danii uzbierała. No i z miażdżącą przewagą w tej chwili prowadzi nad drugą Polską, która ma tych punktów 36. My z kolei mamy kolejny punkt przewagi nad Australią. Australijczycy mają tych punktów 32. No i tak mniej więcej wygląda dzisiaj rozkład tych sił, że wydaje mi się, że polska reprezentacja, głównie za sprawą Grzesia Walaska i Krzysia Kasprzaka, jest taką ekipą, która powinna tutaj zająć drugie miejsce. A Australia no, niestety mają swoje słabsze punkty w postaci Holdera i Schleina. I również Ryana Sullivana, który powinien lepiej punktować, ponieważ w formie jest rzeczywiście wybornej i na pewno 4 punkty w 4 startach to tego zawodnika nie mogą zadowolić. Wydaje mi się, Zbyszek, że powiedziałeś wszystko już o przewidywanym scenariuszu zakończenia tych zawodów eliminacyjnych, a więc jedno, o czym możemy Państwa zapewnić, i poniedziałkowy turniej w Coventry, i czwartkowy baraż w Lesznie, i sobotni finał w Lesznie. Oczywiście zobaczycie Państwo wszystkie te zawody na żywo na antenie Canal Plus Sport, ale ciekawe emocje tam, z tego co wiemy, są jeszcze bilety, a więc można zobaczyć również te zawody, udając się do Leszna. Wiemy, że przynajmniej w barażu nasza drużyna na pewno wystartuje. Co będzie dalej? Wizyta w Parku Maszyn, więc koniecznie musieliśmy porozmawiać z trenerem naszej reprezentacji. Pan Marek Cieślak jest moim gościem. Witam, panie trenerze. Panie trenerze, no to tak, 20 wyścigów za nami, można już powiedzieć. Jesteśmy zadowoleni, niezadowoleni, zaskoczeni czymś? No powiem tak, że no, chcieliśmy wygrać tutaj dzisiaj oczywiście. Na pewno już tego nie zrobimy, bo Duńczycy jednak na swoim torze jadą bardzo dobrze dzisiaj. I chyba nie jesteśmy tym zaskoczeni. I na pewno nie jesteśmy tym zaskoczeni, ale wydaje mi się, że nasza drużyna nie jedzie źle. Oczywiście potraciliśmy trochę punktów, dlatego że po błędach i Tomka Goloba i Rune Holty, ale ogólnie no troszkę jeszcze mam zaszerzenie, zapomniałem o Jarku, którego stać jest na lepszą jazdę, ale myślę, że nie jest tragicznie. Powie pan zapewne, że najważniejsze w tym momencie są te zawody, bo one jeszcze trwają, ale myślę, że nie pomylę się mówiąc, że w pana głowie i tak układa już się plan na Leszno, w tym momencie plan na baraż, no i właśnie wymiana któregoś z chłopaków nastąpi. Nie chciałbym dzisiaj na ten temat mówić. Na pewno w Lesznie zobaczymy, może są zawodnicy, którzy mogą lepiej jechać. Na przykład dzisiaj nasz rezerwowy Bali. Ale też chyba dzisiaj za wcześnie mówić. Bardzo chciałbym, żebyśmy wygrali z Australią, bo to by przyniosło po prostu takiego ducha walki naszej drużynie. Bo po ostatnich niepowodzeniach potrzeba, żebyśmy z kimś wygrali. Także jeżeli pokonamy Australię, no myślę, że później w barażach będziemy już mocniejsi psychicznie. No i trudna decyzja może pana czekać, no bo tak, Jarek jest dzisiaj najsłabszy w tych zawodach z naszej ekipy. Z drugiej strony tor w Lesznie to tor Jarka. No i co teraz? No i właśnie, dlatego ja nie bardzo dzisiaj chcę mówić, kto pojedzie w Lesznie czy nie, bo to są całkowicie inne tory i jeżeli dzisiaj Jarek nie pojechał, wcale nie jest powiedziane, że nie pojedzie u siebie w Lesznie. Dużo myślenia będzie, jednym słowem. Dużo myślenia, ale wiadomo, że plan już jakiś tam mam. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo serdecznie. W związku z tym, że jakby już wszystko jest wiadomo, mamy dla Państwa muzyczny przerywnik, niespodziankę. Zespół TSA, zapraszamy.
82 rok, zespół TSA. Poznałeś Stefana? Już mnie analizowali fajnie, naprawdę. Stefan, skąd tyle poweru, tyle energii? No właśnie tak patrzę i podziwiam tych 20-letnich młodzieńców. To było 25 lat temu, także no, nie ma się czego wstydzić, dobrze grali. A historia tych krótkich spodenek twoich? One miały trafić do Muzeum Rocka w Gdańsku, ale gdzieś zaginęły. Aha. Ale to był tak jakiś zwane... taki wzór od Angusa Younga z AC/DC? Nie, to są machelówy, to są inne zupełnie. Machelówy, tak. A jeszcze zdradź tajemnicę kostiumu z Andrzeja Nowaka. To jest ciekawa sprawa. To kostium plażowy jego mamy. Kostium plażowy mamy, no proszę. Ale pasuje. Pasuje bardzo, bardzo. Ja się tak kiedyś zastanawiałem, tak może teraz jeszcze troszeczkę odejdziemy od żużla. TSA powinno zrobić wielką międzynarodową karierę. Wy powinniście być na, tak jak między innymi Iron Maiden, te największe zespoły heavy metalowe. Jednak nie zrobiliście aż takiej kariery w świecie. Myślę, że jednak była ta bariera między wschodem a zachodem wtedy. Tak właśnie tutaj sobie w studiu rozmawialiśmy, jak to było w stanie wojennym. Sebastian się tak na nas patrzy, jak na zabytek jakiś. Bo tak kiedyś było po prostu, myśmy zaczynali karierę, kiedy w Polsce był stan wojenny, także to nie było takiej możliwości, żeby sobie po prostu wziąć i pojechać gdziekolwiek zagrać, gdzie byśmy chcieli. Nawet ja miałem problemy, paszportu nie dostałem, bo do Berlina Zachodniego chciałem się dostać, także no jednak była ta bariera. I te najlepsze lata spędziliśmy tutaj, ale to nie jest źle, dlatego że po prostu naprawdę zagraliśmy kilkaset wspaniałych koncertów dla wspaniałej polskiej publiczności. Można powiedzieć, że no, nic nie ujmując obecnym wykonawcom, ale takich zespołów już nie ma, jak wy z lat 80. Lady Punk, Republika, Perfect. No nadal istnieje. Tak, ja mówię, tylko że się nie pojawiają po prostu już teraz. No, inne czasy. Inne czasy. Inne czasy. Czego się słucha Sebastian w busach żużlowych? Między innymi TSA to daje energię. Zobacz, tak. Ile tam jest przed zawodami. W momentach startu bardzo byłoby wskazane właśnie taką ostrą muzykę właśnie na gitarze, te dźwięki, żeby sobie włożyć w swoją głowę i pobudzić się do startu. Oto jest pomysł dla organizatorów w Lesznie, żeby właśnie zespół TSA towarzyszył występowi naszych żużlowców. Nasz wspólny znajomy z Leszna, Adam Skórnicki, zrobił nawet teledysk swój, jak jeździ na motorze właśnie do muzyki TSA. Przed nami, miło powspominać, bardzo miło, ale przed nami ostatnia seria startów i nasi komentatorzy. Adam Skórnicki oczywiście będzie współpracował z naszą stacją podczas zawodów w Lesznie, możemy to już zapowiedzieć. Co możemy powiedzieć jeszcze, Zbyszek? Ogłoszono tutaj przed chwilą, ile biletów sprzedano, to zaskakująca kwota. Tak, 10 tysięcy? 10 482 kibiców zasiadło. Tyle biletów? Nie zasiadło, zasiadło 1800 osób, bo tyle jest miejsc siedzących. Na trybunie głównej i ona jest podobno pełna, my siedzimy nad nią, więc jej nie widzimy. Tak, ale mamy potwierdzenie tutaj od przyjaciół, że jest rzeczywiście wypełniona do ostatniego miejsca. Ale 10 tysięcy to jest naprawdę rewelacyjny wynik. I zastanawiamy się teraz, ile w tej chwili, jaka jest pojemność stadionu w Lesznie, stadionu imienia Alfreda Smoczyka. Ilu tak naprawdę kibiców będzie tym siódmym naszym zawodnikiem na barażu? Podsłuchiwaliśmy jeszcze również międzynarodowy wywiad z Jarosławem Hampelem, który przed chwilą potwierdził, tak. Jak gdyby tak zagroził, bo powiedział, uważajcie, bo w Lesznie to będzie zupełnie inne ściganie, to będzie zupełnie inny żużel. No i myślę, że tak trzeba tę sprawę tutaj traktować właśnie, nie tylko z pryzmatu tylko i wyłącznie dzisiejszego wieczora, ale właśnie z pryzmatu Grand Prix. Chris Holder teraz w wyścigu 21, Grzegorz Walasek, Jukka Hautamäki i Bjarne Pedersen z zewnętrznego pola. Duńczyk Grzegorz Walasek niezbyt wysoko podniesione to przednie koło, przejechał znowu blisko krawężnika, ale wcisnął mu się jednak na wyjściu przy lewym łokciu Bjarne Pedersen. Dobrze jeździ Bjarne w dzisiejszych zawodach. Wspominaliśmy podczas naszych transmisji z Grand Prix, że nie wiedzie mu się w tym cyklu znakomicie w tym sezonie, no ale tutaj być może potraktował również drużynowy Puchar Świata jako szansę do odrodzenia swojej formy. Dużo punktów już wcześniej zdobył, powiedzmy ile 10 miał i teraz wiezie kolejną trójkę. Grzegorz Walasek może go jednak wyprzedzić, nie wyniosła go tam bardzo szybko maszyna na dużej przy ogrodzeniu. Teraz Grzegorz Walasek koniecznie chciał zejść do krawężnika, bo wierzę, że jego plecami czai się Chris Holder. Teraz
sprawdził, tylko Grzegorz nie popełnił błędu i jednak znowu go wyciągnęło. A zamyka stawkę w tym wyścigu tradycyjnie Juha Hautamäki, który jedzie sobie 30 metrów za pozostałą trójką. Trójka w tym wyścigu dla Bjarne Pedersena, który wpadkę zaliczył tylko w swoim pierwszym starcie, miał jedynkę, a później już rząd czterech trójek. Doskonała forma Bjarne Pedersena w tych dzisiejszych zawodach. Dwa punkty brawa na koniec dla Grzegorza Walaska, który już szybko, podliczmy Zbyszek, kończy dzisiejsze zawody z dorobkiem 15 punktów, ale jechał jako joker. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jechał sześć razy jako joker. I miał troszkę szczęścia, że w ten joker właśnie wtedy był wykluczony Schlein i dzięki temu zapisaliśmy przy nazwisku Wiesia 4 punkty, a nie 2. Jakiego Wiesia? Grzesia. Grzesia. A może ma na drugie imię? Będziemy musieli zapytać, nie wiem jak ma na drugie imię, Grzegorz Walasek. Obserwujemy Zbyszek powtórki. Zobacz, jak świetnie jeździ Bjarne, który nie wygrywa startu. Ale wie, co zrobić na tym torze. To jest lekkiego prezentu Walaska, który nie zamknął do końca tutaj wewnętrznej i wcisnął mu się Bjarne Pedersen pod łokieć. Później bałem się trochę, przyznam ci się szczerze, że Grzesiu tutaj będzie w tej swojej walce z Pedersenem zapomni o tym, że za jego plecami czai się Holder i że utraci tą swoją drugą pozycję bardzo dobrą, ale jednak tak się nie stało, dwa punkty dowiózł. My zyskaliśmy znowu jedno oczko nad ekipą Australii i tutaj 38 do 33 jest w tym punkcie. I tutaj należy to traktować jako dosyć duży sukces naszej drużyny, jako dobry prognostyk przed Lesznem. 22 wyścig przed nami, a więc za chwilę skończą się już te zawody. Niezbyt emocjonujące w końcowej fazie, bo wiemy, że Duńczycy są już daleko z przodu. My rywalizujemy z Australią. Na razie nieźle to wychodzi. Trzymają nasi chłopcy fason do końca. Ale w ostatnich wyścigach ze strony australijskiej pojadą te asy. Pamiętajmy o tym Sullivan, Adams i Kramp odpowiednio w trzech ostatnich wyścigach. Na razie jeszcze Rory Schlein z zewnętrznego pola i po jego lewej ręce Krzysztof Kasprzak, a jeszcze bliżej krawężnika Jonas Kilmacorby w czerwonym kasku i Nicky Pedersen z pierwszego pola. Duńczyk w kasku żółtym. Kilmacorby mógłby teraz przecież pojechać jako joker sam za siebie, prawda? Ja naprawdę nie wiem, dlaczego nie ma takiej woli walki w Chinach. Należy twarz ratować do samego końca i tutaj należałoby skorzystać z tego jokera. Być może jeszcze przyszykują tego jokera na jeden z późniejszych wyścigów. Patrzymy teraz na trzecie pole, tam w niebieskim kasku ustawiony Krzysztof Kasprzak. Znowu dobrze wychodzi ze startu, ale zabrakło czegoś. Zabrakło dociągu. Krzysztof jest na ostatniej pozycji. Niki pojechał swobodnie w pierwszym wirażu i to on prowadzi. Drugi jedzie Finn. Jonas Kilmacorby. No gdyby jechał jako joker, to mogliby mieć cztery. Atakuje go teraz Rory Schlein, ale popełnił tam błąd w pierwszym wirażu i na razie zostaje, ale szybki jest Rory Schlein na prostych. Teraz Kilmacorby przypilnował krawężnika. Usadowił się tam tak ze swoim motocyklem, aby nie dać szansy wjechania pod lewy łokieć Schleinowi. Ostatni Krzysztof Kasprzak, no niepokoi nas ta dyspozycja. Być może już rozluźnienie, rozkojarzenie na koniec zawodu, ale tylko jedno oczko odrobią Australijczycy, no bo Schlein jedzie trzeci, a Krzysztof Kasprzak czwarty. Dobrą robotę dla naszej drużyny robi tutaj Jonas Kilmacorby. Kolejna już w dzisiejszych zawodach trzecia trójka Nickiego Pedersena. Dwa punkty zapiszemy Kilmacorbiemu, który jeździł tak dosyć systematycznie. 2-0, 2-0, 2. W sumie 6 punktów Jonas Kilmacorby zdobył w dzisiejszych zawodach. Być może powiększy jeszcze ten dorobek, jeśli pojechałby jako joker. Żegnał się teraz jazdą na jednym kole z duńską i nie tylko publicznością Nicky Pedersen, który w sumie w dzisiejszych zawodach zdobył punktów, Zbyszku, 13, czyli tyle samo co Bjarne Pedersen. W ogóle cała, podejrzewam, drużyna duńska jest w stanie tutaj 13 punktów uzyskać. Podobnie jak polscy zawodnicy zrobią w Lesznie. Co bardzo, bardzo głęboko wierzę. Mają w końcu dwucyfrowy wynik na swoim koncie Finowie.
Patrzmy, Jonas Kelma-Korpi w czerwonym kasku, w zielonym kombinezonie. Smuci mnie trochę teraz taka dosyć bezbarwna postawa Krzysztofa Kasprzaka, który do tej pory prezentował się naprawdę wybornie. Miał tych punktów 9. Miałem ogromny apetyt na to, aby przynajmniej jeszcze 2 punkty dopisać przy jego nazwisku. Niestety musieliśmy dopisać 0 i pozostał Krzysztof tylko z dorobkiem 9 punktów. Rozmowy w boksie Nikiego Pedersena, już Jan Stechman może przybić z Nikim piątkę. Słyszą Państwo te radosne uśmiechy. Duńczycy są w wielkim finale drużynowego Pucharu Świata. 21 czerwca, Leszno, godzina 19. Nasza transmisja rozpoczyna się w przypadku barażu i wielkiego finału już o godzinie 18.45. Serdecznie jeszcze raz zapraszamy do obserwowania zawodów w Lesznie, no bo jest ciągle. Mówiliśmy o tej ostatniej wypowiedzi Jarosława Hampela. Myślę, że te kły będą mieli bardziej naostrzone. Trener Marek Cieślak, doskonały psycholog, zadba o to, żeby oni byli kilka razy bardziej zmobilizowani niż dzisiaj. Na pewno, bo to jest i atut własnego toru jako taki, a myślę, że tutaj dosyć dobrą robotę powinni zrobić kibice. Tak jak tutaj widzimy, 10 tysięcy ludzi motywuje na tyle duńską ekipę, aby ci tutaj w dosyć przekonujący sposób wygrywać z pozostałymi rywalami. I wierzę w to, i naprawdę wierzę w to bardzo głęboko, że tak samo stanie się w Polsce, gdzie nasi polscy kibice pomogą naszym najpierw awansować do wielkiego finału, a później w wielkim finale osiągnąć bardzo dobry wynik. Sullivan z pierwszego, Golob z drugiego, Nils Christian Iversen z trzeciego i Kauko Nieminen z pola czwartego. Nieminen wywieziony tam daleko pod bandę. Puk Iversen był sprawcą tej akcji. Tomasz Golob jedzie trzeci, a na czele Ryan Sullivan. No właśnie, obawiałem się tej szarży Australijczyków w trzech ostatnich gonitwach. Wygląda na to, że mogą odrobić 2 punkty, ale Tomasz Golob zadba o to, żeby tylko 1 punkt odrobili, a może, żeby nawet 1 punkt kolejny stracili. Szeroko, za szeroko poszedł teraz Tomasz Golob. Ma kłopoty z wejściem w kolejny wiraż przed Pukiem Iversenem, nie mówiąc o tym, ażeby skonstruować jakąś składną akcję mającą na celu wyprzedzenie Ryana Sullivana. Teraz już Puk jest drugi, a więc niedobrze rozegrał to wszystko Tomasz Golob. Sullivan na prowadzeniu, Nils Christian Iversen jedzie drugi, Tomasz Golob spadł na trzecie miejsce i za chwilę dogoni go Kauko Nieminen. Jeszcze jedna szarża Goloba, Nieminen. No właśnie, wypowiedziałem to w złą sekundę, bo Tomasz Golob spadł aż na czwarte miejsce. No i nie wiem, Zbyszek, jak skomentować tę akcję. Słuchaj, Piotr, więc tutaj ta akcja chyba jakiegoś wielkiego komentarza nie potrzeba, bo wszyscy ludzie widzieli, że z drugiego miejsca Tomasz spadł nam na czwarte po jakichś swoich tutaj tylko jemu znanych szarżach ułańskich. No źle się stało, ponieważ w bardzo ekspresowym tempie Australia odrabia dystans do nas. No i niestety przyjdzie nam chyba dzisiaj pogodzić się z faktem zdobycia tylko jednego punktu. A szkoda, bo do pewnego momentu wyglądało to naprawdę bardzo dobrze. Wprawdzie Ryan Sullivan z pierwszego toru wyskoczył jak z katapulty i jechał swój własny żużel daleko z przodu, ale zdecydowanie Iversen w zasięgu Tomka Goloba był. A fakt, że Kauko jeszcze mija to naszego kapitana, to już jest naprawdę niedobry sygnał. Teraz właśnie była ta akcja, no ewidentny błąd, problemy Tomasza Goloba z poprawną, skuteczną jazdą w drugim wirażu. No i tak to się wszystko skończyło. Mamy już tylko punkcik przewagi nad Australią. Narada w teamie australijskim. Boise dziękuję Ryanowi Sullivanowi za jazdę. Naradza się z Jasonem Crumpem co do jego startu w ostatnim wyścigu. 2 tylko wyścigi jeszcze przed nami. Jarosław Hampel teraz na naszym ekranie. On z zewnętrznego pola pojedzie, a rywalami będą od krawężnika po kolei. Świetnie spisujący się dzisiaj na torze w Wojens Hans Andersen w kasku żółtym.
Dalej na polu drugim Kai Laukkanen. Ciągle wypatrujemy tego jokera, ale widzimy, że nie, że flaga fińska w rękach tej pani, która wyznaczała, pomagała zawodnikom ustawić się na odpowiednich miejscach. Przed taśmą trzecie pole Lee Adams, a więc kolejna szansa Australijczyków na duże zdobycze punktowe. Właśnie mamy na ekranach ustawienie, rozstawienie zawodników. Jarosław Hampel, jak mówiliśmy, przy samym ogrodzeniu. Widzimy, że lekko skośnie ustawia motocykl do osi toru. I to, proszę Państwa, będzie już 24 gonitwa tego wieczoru. Hampel szybszy od Adamsa, założył wszystkich i jedzie pierwszy. Czy teraz dobrze wyjedzie, bo już do ataku czai się Hans Andersen. Hampel na prowadzeniu, Andersen drugi, teraz akcja po orbicie Lee Adamsa, ale nie pozwoli ona na wyprzedzenie Hansa Andersena. Kai Laukkanen zamyka stawkę w tym wyścigu, szybki dosyć Jarosław Hampel, nie może go na razie dogonić Hans Andersen, no ale pamiętajmy, że nie może popełniać Jarosław Hampel błędów, bo Andersen czeka tylko na taką okazję. Teraz sam popełnił błąd, zbyt mocno wykontrował motocykl. Jarosław Hampel zyskał momentalnie 2-3 metry przewagi nad Duńczykiem. Nic chyba nie powinno się już zdarzyć. Jarosław Hampel znowu pobudzony. Jego agresja wzrosła na koniec zawodów. Zapowiedział w tym wywiadzie, że żeby wszyscy uważali na Polaków w Lesznie. No i oby, jeśli taka będzie jazda, oby utrzymał taką formę jak w tym wyścigu, to rywale będą musieli przed naszą reprezentacją drżeć. No, przyznam się szczerze, że odetchnąłem teraz, bo tutaj rywali miał Jarek dzisiaj bardzo mocnych, bo i Hans Andersen dzisiaj praktycznie nieomylny. Lee Adams to jest ogromna firma sama w sobie, stąd też tutaj obawiałem się tego 24 biegu, który ma naprawdę bardzo wielkie znaczenie dla, myślę, takiej bardziej psychicznego nastawienia naszych zawodników. Zdecydowanie w tym barażu łatwiej nam się będzie jechało w przypadku, jeśli zajmiemy dzisiaj drugie miejsce i wyprzedzimy Australię, a jesteśmy już w tej chwili bardzo blisko osiągnięcia tego celu, niż gdybyśmy z nimi przegrali. To naprawdę być może to dla większości ludzi nie ma większego znaczenia, ale w psychice zawodników na pewno to będzie odgrywało dużą rolę. Zobaczmy, Zbyszek, jeszcze na kolejne powtórki. Tutaj wybrał realizator Hansa Andersena, no ale Jarosław Hampel zdecydowanie bardziej skuteczny z pola zewnętrznego. Co bardzo cieszy, bo szybki na wejściu i sprytny, skuteczny na wyjściu, bo nie wszystkim naszym reprezentantom zdarzało się jeździć mądrze na wyjściu z pierwszego wirażu. No niestety, byliśmy świadkami dzisiaj utraty kilku bardzo cennych punktów. Niewiele tych punktów udawało nam się w polu gdzieś tam zyskać. W większości przypadków niestety byliśmy świadkami dosyć dobrych wyjść spod taśmy i później niestety błędów na dystansie. Ale mamy, tak jak teraz Państwo widzicie, 3 punkty przewagi i rzeczywiście tylko 0 odbiera nam drugie miejsce. Stąd też jeśli tylko skupimy się już tak kalkulacyjnie i Rune tylko przywiezie za sobą Fina, to mamy dzisiaj drugie miejsce. Tero Arnio będzie kończył te zawody ze strony fińskiej. Coś tutaj jest nie tak z tymi flagami, ale to jest mniej ważne. Ważne, że zawodnicy są dobrze ustawieni. Kenneth Bier ze strony duńskiej, on z pierwszego pola startowego w żółtym kasku. Myślę, że przywykli już Państwo do tego, że Duńczycy jeżdżą w takich czerwono-białych kewlarach, Polacy bardziej w biało-czerwonych. Żółto-białe kewlary to barwy Motocyklowej Federacji Australii. Natomiast Finowie jeżdżą w kewlarach koloru dowolnego. Tak, nie poszli jeszcze za ciosem pozostałych nacji, które raczej starają się jechać w jednolitych kombinezonach. No ale to jest chyba przywilej tych wielkich nacji żużlowych, także Finowie jeszcze w niej nie są. Kenneth Bier, Rune Holta, Jason Crump i Tero Arnio tak zakończą, taka obsada zakończy nam dzisiejsze ściganie w Danii w Vojens. O
ostatni, 25 wyścig. Szybki runek Holta będzie szybszy na wejściu na pewno od Duńczyka i od Jasona Krampa. Zmusił Krampa do szerokiej jazdy. Kramp już szuka takiej ścieżki do szybkiego przejechania przeciwległej prostej. Na razie Holta na prowadzeniu. Kto drugi? Kenneth Bier, ale teraz rozpędzony po zewnętrznej Australijczyk nałoży maszynę. Bierra jeszcze nie. Obaj startują w Polsce w barwach klubu z Wrocławia. Mają tutaj okazję do takiej jazdy, oczywiście o punkty, ale jazdy takiej treningowej. Ze wszystkiego oczywiście zadowolony trener tej drużyny, Marek Cieślak, przy okazji menadżer reprezentacji polskiej. No napawa optymizmem ta postawa naprawdę Jarosława Hampela i Rune Holty w ostatnich wyścigach, bo nie sądzę, żeby Kenneth Bier, jeśli Rune Holta nie wymyśli czegoś, jakiegoś wjazdu na bandę albo jakiegoś jeszcze innego triku, to nie powinien Bier dogonić zawodnika reprezentacji Polski. Holta przywozi trójkę na koniec. Kenneth Bier, dwa punkty dla reprezentacji Danii. Jason Kramp chyba nie dość był zdopingowany, pobudzony do jazdy w tym wyścigu. Pojechał dosyć pasywnie, tylko jeden punkt. No i Tero Arnio przywiózł w dzisiejszych zawodach kolejne piąte zero. Tak, no tutaj, tak jak sam powiedziałeś, rzeczywiście bardzo wielkim optymizmem tutaj te dwa ostatnie biegi napałają nas. Bo i do tej pory ani Holta, ani Jarosław Hampel z niczym specjalnym nie zachwycili, ale w tych ostatnich swoich biegach potrafili jednak pokazać, że walka zwycięska, walka z najlepszymi zawodnikami świata nie jest im obca. No i co spowodowało, że z dorobkiem 44 punktów zajęliśmy w tych zawodach dzisiaj drugie miejsce. I nie jest to zła pozycja. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo ważne jest przynajmniej dla mnie, że fakt, że mamy za sobą Australijczyków, którzy psychicznie będą troszkę gorzej, mam nadzieję, dysponowani niż nasi. 10 punktów w dzisiejszych zawodach zdobył Jason Kramp. My, Zbyszek, za chwilę postaramy się podać, myślę, już oficjalne rezultaty zakończenia tego turnieju. 60 punktów zgromadzili Duńczycy i oni rundę pierwszą wygrali, eliminacyjną. Polska na drugim miejscu 44 punkty, zgadza się? Tak. Australia 39. Tak. I Finowie 11 oczek. Myślę, że jeśli nie popełniliśmy jakichś innych rażących błędów, to tak właśnie jest. Tutaj mamy potwierdzenie. Pojechały dwa jokery w dzisiejszych zawodach. Grzegorz Walasek za 4 ze strony polskiej. Lee Adams również za 4 z ramienia reprezentacji australijskiej. Lee Adams third on the night. That means nothing. The race off beckons. No, trzecie miejsce oznacza, że jedziecie do barażu. Oczywiście wygrali Duńczycy, bo znają bardzo dobrze ten tor. My robiliśmy, co mogliśmy, ale wiedzieliśmy już w połowie zawodów, że będzie nam ciężko wygrać. No i teraz szykujemy się na Leszno. Wiedzieliśmy, że będzie tutaj ciężko, to jest solidna drużyna ta Dania. I wiedzieliśmy, że nasze losy prawdopodobnie skierują się do Leszna i teraz oczekujemy na czwartkowy baraż w Lesznie, a później na sobotni finał. A więc... Tak, czyli nastawienie równie bojowe jak i naszych. Ale nie jest to wykluczone, że cała ta trójka dzisiaj, wszystkie trzy te zespoły, które dzisiaj awansowały i bezpośrednio do finału i dwie pozostałe, które awansowały do barażu, znajdą się w finale. To nie był zły dzień, mówi Tomasz Golosz. Gratulujemy oczywiście drużynie Danii, która jeździła na swoim torze. Następne zawody są w Lesznie i myślę, że tam będzie lepiej. Popracujemy nad naszymi silnikami. Mam nadzieję, że następne zawody będą lepsze. Czy może się powtórzyć historia sprzed dwóch lat, tak? Dobrze zrozumiałem pytanie? Tak, pamiętam te zawody, ten turniej sprzed dwóch lat. Myślę, że jeśli będziemy u siebie w Lesznie, to nie będziemy mieli takich problemów z jazdą. Tyle Tomasz Golob, podsumowujący dzisiejszy występ naszej drużyny. Tomasz Golob, no nie zaliczy go do szczególnie udanych. 6 oczek, Jarosław Hampel również 6.
zaraz dokończymy. Robota w dobrym stylu została wykonana. Uczyliśmy się tutaj bardzo pewnie, bo to jest nasz domowy tor. Wygrywaliśmy tutaj już w poprzednich Pucharach Świata na tym torze. Teraz było pytanie o 14 zwycięstw, tak? Liczy się, mówi Hans Andersen, zwycięstwo w każdym pojedynczym wyścigu. To jest właśnie ważne. Pytanie o zwycięstwo w ubiegłym roku. Mówi, no to był świetny rok, to nasze zwycięstwo, no ale powtórzyć ten sukces z ubiegłego roku z Reading będzie bardzo ciężko. A więc boją się Duńczycy. Chcieli jechać do barażu, nie pojadą. Mają teraz kilka dni przerwy. Mogą sobie włączyć telewizory, obejrzeć sobie Coventry. I później wybiorą się do Polski i tam już będą przygotowywać się do sobotniej batalii. Znaczy na pewno na baraż się wybiorą, tylko w charakterze kibiców. I co... Tak. Kontynuuj, Zbyszku. Natomiast no tutaj ten dzisiejszy dzień w zasadzie niczego nie zmienił. To w zasadzie tutaj z punktu wyjścia Dania była tutaj praktycznie uznawana za faworyta i ten faworyt dzisiaj wygrał, a Australia i Polska miały awansować dalej. Tak też się stało. Cieszy tylko to, że Polska jest przed Australią i trzeba po prostu iść za ciosem i w Lesznie pokazać im najpierw w barażu plecy, a później... Gdzie? A później Raki? W wielkim finale. Gdzie Raki? Zimują. Teraz prezentacja drużyny zwycięzców dzisiejszej rundy eliminacyjnej. Duńczycy na swoich motorach w towarzystwie pani ze startu prezentują się publiczności. Część kibiców już wybrała się w stronę wyjść. Część kibiców wybrała się do budek, do kiosków z artykułami spożywczymi. My jeszcze podsumowujemy, Zbyszek, na tych końcowych już obrazkach dzisiejszych zawodów dorobek naszych reprezentantów. Kapitan naszej drużyny Tomasz Golob 6 punktów, Jarosław Kampel 6 punktów również, ale w 4 biegach, raz zastąpiony przez jokera Grzegorza Walaska. Rune Holta punktów 8. Grzegorz Walasek z tym jokerem w 6 biegach punktów 15. Zgadza się to? I Krzysztof Kasprzak punktów 9, ale mały minus do tych 9, do tej oceny jego, bo przespany, przegapiony ten ostatni wyścig. Koncentracja musi być od początku do końca. Krzysztof obniżył loty, podczas gdy Jarek i Holta podwyższyli, także tutaj balans został zachowany i udało nam się dowieść drugie miejsce do końca. Stąd też nie jest źle. Jest to na pewno dosyć dobry wynik. Nawet Jesper Jensen ochoczo tutaj wyjechał na tą prezentację dla zwycięzców, a my widzimy, że on tutaj ma taki plastron kombinowany, nawet nie ma na nim duńskiej flagi. Ktoś tutaj coś przespał, wydaje nie, mi się. Nie, to chyba jest ten rezerwowy jeździ w kolorze kasku. Być może, tak. I dlatego ma plastron z żółty. Być może tak zostało zaplanowane, żeby to było łatwiej rozpoznawalne po tak prostu. Tak się wydaje, tak? Że tak to właśnie jest. Całe podium i pierwsze, i drugie, i trzecie miejsce zajęli w dzisiejszych zawodach Duńczycy w składzie. Od razu dodajmy Nicky Pedersen 13 punktów, Nils Christian Iversen punktów 11, kapitan Hans Andersen 12, Kenneth Bier 11, Bjarne Pedersen 13, bardzo równo zespołowo solidarnie. Tak w Polsce nie pojadą w wielkim finale i jestem przekonany, że będą role się odwrócą i będziemy dumni z naszych polskich zawodników. To nie jest, Zbyszku, hymn duński, to są po prostu fanfary dla zwycięzców. Tak, to są fanfary. Powoli dobiega już, proszę Państwa, końca część oficjalna turnieju eliminacyjnego w Danii, w Vojens. Tak rozpoczął się drużynowy Puchar Świata roku 2007. Przypominamy, że kolejne zawody, kolejna transmisja w poniedziałek. W Coventry w Wielkiej Brytanii rywalizować będą Szwedzi, Amerykanie, Rosjanie i Jankesi.
dzisiejszego turnieju Duńczycy. Ja zdaje się, Zbyszek, pomyliłem, dałem dwa miejsca w zawodach w Coventry Amerykanom, bo powiedziałem mi Amerykanie i Jankesi, a więc reprezentacja USA, Szwecja, Wielka Brytania i Rosja w poniedziałek w drugich zawodach eliminacyjnych. Czekamy również z niecierpliwością na rozstrzygnięcia tego drugiego półfinału. Zobaczymy, kogo zobaczymy. Stawiamy. Cichym naszym faworytem jest Rosja, a za burtą wydaje nam się mogą być Amerykanie. Ale jak będzie? Zapraszamy Państwa przed odbiorniki. Wiele znaków zapytania z tego drugiego półfinału jest. Tina Turner, zobacz, jeszcze zaśpiewa na koniec dla Duńczyków. My już kończymy naszą transmisję bezpośrednią z Danii. Dziękuję serdecznie. Zbigniew Tokarski, nasz skandynawski łącznik, był naszym gościem na stanowisku w Wojens. Dziękuję Ci, Zbyszku, za przybycie. Dziękuję, Piotrze, za zaproszenie. Bardzo się serdecznie z Państwem żegnam. Życzę dobrej nocy i do sportowego zobaczenia, mam nadzieję, w poniedziałek. A poza Zbigniewem Tokarskim w Danii pracowali Piotr Olkowicz w Parku Maszyn, Daria Kabała. Dziękujemy Państwu. Tyle na dzisiaj z Wojens. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo naszym wysłannikom do Danii. Myślałem, że Tina Turner już karierę skończyła. Okazuje się, że śpiewała w Danii. Przed nami Leszno. Przed nami Leszno, baraż. Oby to była taka droga jak w 2005 roku, przez baraż do finału, do Mistrzostwa Świata. Co panowie przewidujecie, Sebastian? Znaczy, wracając całe do naszych praktycznie pierwszych rozmów, że trener, targi menadżer założył, że baraż jednak nas bardziej interesuje, bo i ten, no jest to na pewno ciekawe, będzie dużo. Taki sam, myślę, że historia się powtórzy, a historia lubi się powtarzać. Ten Wrocław, tak jak Wrocław 2005 i teraz Leszno 2007. Myślę, że będzie, powtórzy się ta historia. Chłopaki w baranżu wywalczą swoje miejsce w finale i w finale będzie ich niosła ta wielka, duża publiczność, która na pewno, jestem pewien, że w Lesznie dopisze, bo jeździłem w Lesznie i pozdrawiam kibiców z Leszna i wszystkich kibiców z Częstochowy. Z mojego rodzinnego miasta przy okazji pozdrawiam tych wszystkich kibiców całej Polsce żużlowej, Polski żużlowej, więc myślę, że wiem i podejrzewam, że będzie wypełniony stadion w Lesznie, pełny i będą nas nieśli, kolegów nieśli do zwycięstwa. Stefan, to niesie, prawda? Jak się gra dla wielkiej publiczności, jak się jeździ dla wielkiej publiczności, to niesie. Zaniesie nas do finału? Zaniesie na pewno, to nie ulega wątpliwości. Dzisiaj przegraliśmy tylko z Duńczykami. Oni jeździli u siebie, to było w sumie do przewidzenia, że tak się stanie. Natomiast pokonaliśmy Australię, a nie wszyscy z naszych pokazali jeszcze wszystko, na co ich stać. Także myślę, że baraż, przecieramy szlak i wchodzimy do finału i tam bijemy wszystkich. Oby tak było. Sebastian, kiedy wracasz na tor po kontuzji nadgarstka? No już w przyszłym tygodniu wznawiam treningi i wszystko. Znaczy właściwie przerwa zrobiona, taka kontuzja może niepozorna, ale zrobiona przerwa z tytułu, że nie jestem w kadrze, w tej piątce, tej szóstce. Przerwę mam taką, zrobiłem sobie specjalnie jeszcze dłuższą, wcześniej zakończyłem w Anglii i Szwecji, więc odpocząć i szykuję się na najbliższy mecz ligowy u nas w Częstochowie z Lesznem. Stefan, kiedy TSA można zobaczyć na koncercie, na scenie, gdzie się trzeba wybrać, żeby gigantów rocka? Najbliżej to w środę w Czechach. Gramy taki mały koncercik w telewizji czeskiej, związany z promocją dotyczącą naszych występów właśnie w Czechach. Najbliżej w Polsce, w przyszłą sobotę, niestety, to nie zobaczysz, ja gram, żużlowcy jeżdżą, no tak. Powtórki w telewizji. Bardzo dziękuję naszym gościom, Sebastian Ułamek, włókniarz Częstochowa, Stefan Machel, TSA. Dziękuję bardzo, panowie. Jeszcze informacja, 20:15 w poniedziałek drugi turniej eliminacyjny, a 19 w czwartek w Lesznie baraż z udziałem reprezentacji Polski, więc trwa drużynowy Puchar Świata. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.
That's a superhuman effort. Takes a superhuman effort. Find it to be pretty easy. You gotta be kidding me. You're so good. She is an impressive player.